Dzień dobry. Wreszcie doczekaliśmy się naszym gościem po waszych interwencjach. Między innymi, za co dziękuję, pojawił się gość oczekiwany, Szymon Hołownia. Podobno będzie miał mało czasu, może uda się trochę go namówić, żeby przedłużył tę rozmowę, żeby nie było za szybko. No, zobaczymy, jak wyjdzie. Serdecznie zapraszam. Ja i Molek. Mam nadzieję, że będziesz dzisiaj grzeczny. Dzień dobry, Szymon. Dzień dobry. Wreszcie się udało. No tak, mógłbym teraz sypać cytatami o tym, że długie cierpienie, pragnienia i wielka radość zaspokojenia. To akurat Saint Exupéry, ale możemy też powiedzieć, że cieszę się, że się udało. Sorry, że to tak długo trwało, ale nigdy się nie spodziewałem, że ten kalendarz polityczny jest tak intensywny, jak jest w tej chwili. To samego mnie zdumiewa, no ale udało się. Udało się i za to dziękuję i dziękuję wam, kochani widzowie, bo tutaj jesteście sprawcami tego, chyba że gorąco zachęcali. Tak, że w końcu Szymon po wielu tych... Myśmy tutaj przeszli z Szymonem szybko na ty z propozycji Szymona i bardzo miło. I bardzo miło. Powiedziałeś, że nie przypuszczałeś, że ten kalendarz polityczny będzie taki, wymagał takiego pośpiechu. No, czy ty czasami jesteś w życiu taki, czy byłeś, że się nie śpieszyłeś? Bo wprowadzasz taką atmosferę, rzeczywiście, że trzeba szybko. Więc czy to chyba nie tylko jest kalendarz polityczny, bo do wyborów mamy parę lat, jeżeli nic się oczywiście nie zdarzy. 2,5 to nie jest dużo. To nie jest dużo. My mamy cały czas, wiesz, zafiksowane w głowach. Ja czasami będę zdejmował te okulary, czasami będę je nakładał, bo to jest nowa rzecz w moim życiu, więc jeszcze tak, się do końca nie przyzwyczaiłem. I raz je mam potrzebę nałożyć, a raz zdjąć. Witamy w klubie okularników. Tak, okularników mniej biją podobno i też, ponieważ się pewnie zaszczepimy, więc w szczepionkę też nie, więc będziemy mieli dużo łatwiej w życiu. Natomiast ja rzeczywiście tak mam, że ja mam bardzo zadaniową naturę, szybko załatwiam sprawy i chcę mieć dużo spraw załatwionych, żeby móc załatwiać następne sprawy, więc czasami jest tak, że jak się pojawiam w nieco bardziej spokojnym i refleksyjnym gronie, to grono nie wytrzymuje albo ja. Natomiast ja, wiesz, zawsze ciężko pracowałem i zawsze, no bo wszystko robiłem sam, nie pochodzę z zamożnej rodziny, nie miałem żadnych koneksji rodzinnych. Zawsze też czułem, że jest mało czasu, jakoś od dzieciństwa tak miałem, może od jakichś moich, wiesz, przygód zdrowotnych w dzieciństwie. Miałem takie przekonanie, że szkoda jest czasu na rzeczy ważne, trzeba robić najważniejsze, bo ten czas goni. I nigdy się nie spodziewałem tego, jak on przyspiesza i gęstnieje w polityce. No przecież, wiesz, miałem dwie fundacje, działałem do tej pory, pisałem teksty, miałem wykłady, pisałem książki, miałem ze 100 spotkań autorskich w roku. Natomiast jak zacząłem robić kampanię, a teraz jak robię, no nie kampanię, ale robimy organizację polityczną, obywatelsko-polityczną, to jestem zdumiony tym, ile to wymaga wysiłku, jak nieprawdopodobnie jest to energochłonne. To jest to, co miałem do tej pory, a pracowałem tak w rytmie pewnie dwóch etatów do sześcianu, bo to jest 14 platform, które jednocześnie poruszają się w różnych kierunkach i całym tym zasobem zmienności musisz jakoś zarządzić, do niego się odnieść. A w naszej jeszcze sytuacji, czyli ruchu, który tak naprawdę żyje z miesiąca na miesiąc i nie karmi się subwencjami, nie ma zatrudnionych 300 osób, nie ma horyzontu, wybrali mnie to za 4 lata, może pomyślę, tylko musi z miesiąca na miesiąc przetrwać, mało rozwinąć się, to wymaga jeszcze więcej pedałowania. Więc robię i tego czasu jest naprawdę strasznie mało. No, podobno jest to też tak, że to sami decydujemy, ile mamy czasu, jak ten czas... W pewnym sensie, ale to też, ale myślę, że wiesz, też no to zależy to od osobowości. Zacząłeś tę swoją wypowiedź na ten temat, że od dzieciństwa, które nie było, nie dawało ci pozycji uprzywilejowanej, zrozumiałam to troszeczkę, że to jest może trochę przy tym. Ja nawet przez moment o tym nie pomyślałem, tak? ale zobacz, że w tobie to pracuje, co? Oczywiście dlatego, że wiesz, no, tak dużo jest takich komentarzy oczywiście, że było mi łatwiej pod pewnymi względami, oczywiście było mi łatwiej, ale pod pewnymi, czasami jak taki mam komentarz gdzieś, a no pani to było łatwiej, tak jest łatwiej, pytam się, a zamieniłby się pan czy pani? No i często odpowiedź jest, no nie. Czy ty miałeś taki program, czy książkę, chyba program miałeś, Towarzyszka Panienka?
Nie, to program miałam bez maski, natomiast moja książka była Towarzyszka Panienka i potem rzeczywiście był przez jakiś czas program w zeszłym roku, który miał taki sam tytuł. Bo to jest świetny tytuł, to jest po prostu świetny tytuł. Jak ktoś umówił mnie na tę rozmowę, to właśnie myślałem, Boże, jaki to jest genialny tytuł. No. To jest tytuł książki i ten tytuł się chciał, nie chcę za dużo, ja sobie zabierać czasu, bo też proszę Państwa, ten dzisiejszy odcinek będzie krótszy i to nie z tego powodu, że ja skracamy, tylko że... Szymon, to ile wy tutaj siedzicie na tych rozmowach? Czasami ponad 2 godziny. Żartujesz chyba? Tak, idzie jeden naprawdę? Do jednego, tak. No dobra. No ale ty się śpieszysz. Wyzwanie przyjęte, zobaczymy. Trzeba było obejrzeć jakiś odcinek. Zrobimy w 40 minut, to co z innymi w 2 godziny. I w każdym razie powiedziałaś o tym dzieciństwie. I ja już przygotowując się do naszej rozmowy, no właśnie widziałam, że... bardzo dużo jest i można bardzo dużo czytać o tobie, twoich wypowiedzi, patrząc na twojego Twittera, ale trochę też przez tą ilość, ja nie mogłam tego jakoś tak złożyć. Tutaj nie było tak marksistowsko, wiesz, dialektycznie, że ilość idzie w jakość, tylko tak właśnie, no kim jest ten Szymon? Powiedziałaś o dzieciństwie, powiedziałaś też ze względu na zdrowie, to powiedz kim, o czym małym Szymuś marzył, kim chciał zostać? Wiesz, ja jestem w tej o tyle trudnej sytuacji dzisiaj, że to, co 2 lata temu byłoby anegdotą, dzisiaj będzie pożywką dla memów i dla moich wiernych hejterów z różnych stron sceny politycznej, od Lewicy po Konfederację. Ale dostarczmy im trochę paszy, niech też coś w życiu mają do roboty. Wiesz co, mój starszy brat umarł, jak był małym dzieckiem, jak był noworodkiem i to nie chcę powiedzieć, że wywarło jakieś szalone piętno na nas wszystkich, ale na pewno w jakiś sposób poukładało nasze relacje na etapie wczesnego dzieciństwa, to znaczy w ten sposób, że ja wiedząc o tym, że Andrzej wcześniej odszedł, że rodzice bardzo to przeżyli, no też się starałem w jakiś sposób pokazać, mimo że oni nigdy nas tym nie obciążali, ale no jak jesteś wrażliwym dzieckiem, to starasz się jakoś, tak, żeby było okej. A ja też byłem dość chorowity w dzieciństwie. Więc jeszcze taka opiekuńczość, która się pojawiała, taka bardzo intensywna ze strony moich rodziców, no była takim też wyzwaniem dla mnie. Mam cudownych rodziców, tak? Miałem bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Oni bardzo dbali, mimo tego, że to był PRL i wiadomo, że było niełatwo, to się bardzo starali. Natomiast dla mnie jakoś, wiesz, formujące były te doświadczenia graniczne. No nie były one graniczne, bo ja tam nie umierałem, ale jednak szpital, ale jednak lekarz, ale jednak, wiesz... to, tamto, trzeba się było z tym zmagać i to nie było dla mnie łatwe doświadczenie. Kiedy był taki moment, w którym sobie uświadomiłem, że to nie jest tak, że to jest wszystko takie, wiesz, że sobie wychodzisz na podwórko, bawisz się, tylko że jest życie, że jest choroba, że jest śmierć, że się odchodzi, to jakoś to we mnie mocno zostało. Ja to później niosłem przez życie, mimo że już później miałem mniej tych kłopotów ze zdrowiem. To niosłem to, w jakiś sposób sobie to zracjonalizowałem, na przykład zajmując się pierwszą pomocą, zajmując się, wtedy jeszcze nie było ratownictwa medycznego, ale zajmując się właśnie tym obszarem, tak, pokończyłem kursy, byłem wolontariuszem w pogotowiu, żeśmy w Fundacji Pomoc Maltańska zakładali własne takie jednostki przedmedyczne, paramedyczne. W tym, że jakby czułem się też w obowiązku wspierać tych, którzy są na zakręcie, tak? Znaczy, czyli dzielić się z potrzebującymi. To czasem przyjmowało formy, powiedziałbym, nie chcę powiedzieć kuriozalne, ale takie bardzo dziecięco, naiwno, dziwne. Pamiętam nasze różne licealne działania w tym zakresie, kiedy organizowaliśmy świetlice dla dzieci, które po prostu nie miały gdzie się schronić, z kim odrobić lekcje, obozy różnego typu wakacyjne czy na ferie zimowe. No patrząc, to były lata 90. bardzo głębokie, patrząc po dzisiejszych standardach, to pewnie nas pozamykali za to, jak to wszystko na pałę było robione i jak tam były podopinane pewne rzeczy. I Bogu dzięki, że tam się żadne tragedie nie powydarzały. A myśmy chcieli dobrze, tak? No ale to nie wszystko jeszcze z tego wynika. Więc myślę, że to mnie gdzieś uformowało, ale też dzięki temu, że ja mam bardzo kochających rodziców, bardzo takich czułych, troskliwych, którzy dużo też energii wkładali w to, żeby pokazać
żeby zbudować twój świat emocjonalny, żebyś był responsywny emocjonalnie, żebyś też czuł się kochany, to ta sfera gdzieś, że tak powiem, emocjonalna bardzo mocno we mnie pracowała, takiej wrażliwości ludzkiej, to im zawdzięczam z całą pewnością. Ale ja wtedy, wiesz, jeżeli chodzi o marzenia, to ja chciałam być kierowcą autobusu, to było moje pierwsze. Nie wiem, jakie było twoje, bo wiadomo, teraz... Ja chciałam być weterynarzem. Weterynarzem, a to pięknie, tak. Natomiast ja chciałam być kierowcą autobusu i pamiętam, że mój tato w czasach PRL-u, w którym nie było różnych rzeczy, jak może ci wiadomo, i nie było tak łatwo z różnymi zabawkami, tato mi skonstruował taki panel kierowcy autobusu, w którym ja siedziałem, wiesz, miałem kierownicę, miałem dźwignię biegów, miałem te przyciski do otwierania drzwi, i potrafiłem w mojej wyobraźni przejeżdżać trasy autobusów w Białymstoku całe, wyobrażając sobie, że wjeżdżam do przystanków, zabieram ludzi, jadę dalej i siedzieć na przykład 3 godziny i jechać takim autobusem, wiesz, po prostu z kawałkiem drewna, z kierownicą i z własną wyobraźnią. No to było tak, także ja chciałam być zdecydowanie kierowcą autobusu. Jak widzisz, no nie wyszło, no w życiu różne rzeczy. Ja wiem, zobacz, że jeżeli byśmy popatrzyli na taką metaforę, kim jest kierowca autobusu, to jest człowiek, który bierze odpowiedzialność za innych ludzi. Pięknie. Musi ich dowieźć bezpiecznie, ale jednocześnie też posiada kontrolę nad nimi. To on kieruje tym samochodem, tym pojazdem. Więc myślę, że pójście w stronę polityczną to jest takie bycie, kierowanie takim autobusem, wielkim autobusem, jakim jest Polska. Doceniam metaforę, umiem docenić metaforę, tylko że jak poskrobimy, to trochę też nie będzie tak. Rozmowa z kierowcą w czasie jazdy jest zabroniona. Mm-hmm. My rozmawiamy, prawda? Ale kierowca też czasem odpoczywa i czasem rozmawia, nie zawsze to prawda. Prowadzi przez 24 godziny. To prawda, tylko jak zaczniesz mi zaraz życzyć, żebym zjechał już na pętlę, to jeszcze nie jest ten, moment. Chociaż na naszym autobusie można było teraz wysiedzieć odjazd za 2,5 roku, tak? Kiedy będą wybory. No tak, wiesz, to może coś w tym było, ale to była, jakbyśmy teraz naprawdę tak zaczęli, już czuję, jak to jest też słabe, tak? Znaczy wdłubanie w jakichś takich już zupełnie podświadomych procesach. Mi się może po prostu podobało jeżdżenie autobusem, tak? Oczywiście. I nie ma tutaj co kombinować. Oczywiście. Ale może było tak, że rzeczywiście praca z ludźmi, przewożenie ich z punktu do punktu, jakieś poczucie misji, służby, tak? No bo to jest służba publiczna jednak. Ten człowiek zawozi ludzi do szkoły, do pracy, do lekarza, to jest ważna rzecz. Natomiast chyba nie miałem etapu bycia strażakiem. Tutaj Czyli byłeś wyjątkowy dosyć pod tym względem. Od zawsze. Wyjątkowość to moje drugie imię, więc nie wiem, czy chyba etapu strażaka nie było, ale musiałbym zweryfikować z rodzicami. Natomiast później na takim świadomym etapie, znaczy oczywiście tam po drodze, że chciałem być księdzem, natomiast na takim etapie, bo to później nawet próbowałem przecież, wstępując z nowicjatu dominikanów na chwilę. Natomiast chciałem też być nauczycielem historii. Bardzo mi się to podobało, ja byłem dobry z historii, startowałem tam w różnych konkursach, miałem indywidualny tryb z historii jeszcze w liceum i to była taka moja rzecz. Tak? Ja do tej pory historię bardzo lubię. Kiedyś lubiłem głównie średniowieczną, teraz coraz bardziej się skłaniam ku nowożytnej, bo jednak jestem już teraz zanurzony w takich procesach, które... Chociaż, wiesz, z drugiej strony, jak sobie teraz czytam, bo jeden wybitny polski polityk polecił mi sobie poczytać Helladę Królów, Świderkówny, z takim przesłaniem, że się po prostu nic nie zmieniło od tamtych czasów, to zacząłem ją sobie czytać i widzę, że rzeczywiście nic się nie zmieniło. To znaczy polityka dokładnie tak samo wygląda, jak te czasy po śmierci Aleksandra Wielkiego, kiedy jego generałowie zaczynają się tłuc o rządy światem, używając wszystkich narzędzi, które dzisiaj są używane, tylko z małą zmianą anturażu oczywiście i technologii. Wiesz, jeżeli się popatrzy na nas jako ludzkość antropologicznie i taką poprzez okiem psychologów ewolucyjnych, no to ciągle jesteśmy tacy sami, tylko zmieniają się dekoracje i gadżety, a tak naprawdę wszystkie emocje, jakie mamy, to one są takimi samymi emocjami, jakie mieliśmy w jaskini. Ambicje, one przybierają różne formy, ale to jest to samo. Walka. Miłość, nienawiść, zazdrość. Tak, władza, chęć posiadania i tak naprawdę przyjemność. No, rozkosz, przyjemność, to są te trzy obszary, które i przecież opisywane i w eposach starożytnych, i w Biblii, i w duchowości, i w historii, one cały czas wracają. To są te trzy namiętności, które w niezwykle intensywny sposób układają nam życie, czasem nawet nie wiemy jak, a dzisiaj jeszcze im dłużej się zagłębiam w ten dzisiejszy świat, tym bardziej widzę, jak niezauważaną przez współczesnych polityków, na pewno nie naszych, rzeczą jest to ta nasza współczesna podświadomość, ten obszar, z którego my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, w którym jesteśmy manipulowani z zewnątrz albo z wewnątrz
przez boty, przez trolle, przez kompletnie wirtualną rzeczywistość, która opłacana podgrzewa te trzy namiętności w sposób sztuczny. To jest na sterydach. To już nie jest tylko o ambicjach, to nie jest tylko o tym, że ktoś ma do kogoś miłość czy nienawiść, tylko to jest za pieniądze dopalane przez kogoś, żeby osiągnąć jakiś cel, a ludzie nadal twierdzą, że przecież na Facebooku państwo napisali albo na Twitterze ktoś się odezwał. Podczas kiedy wiemy, ile dziesiątek tysięcy botów pracuje na to, żeby nam w Polsce tutaj zanieczyszczać tę rzeczywistość i szczuć nas na siebie i kłócić nas między sobą. To jest porażające, to widzę u siebie na profilach, nie mogę się temu nadziwić. Tak, to widać, to rzeczywiście stajemy się coraz bardziej właśnie znowu powodzą, bo ty studiowałeś też psychologię na SWPS-ie, tak, ja też. No proszę bardzo, koleżanka ze szkoły. Tak, tak. Ale wcześniej polonistykę skończyłam. W każdym razie rzeczywiście stajemy się coraz bardziej zewnątrz sterowni, bo te bodźce, które do nas docierają, ale też ten pośpiech, który ty u siebie czujesz, prawda, to też jednak trudniej jest o refleksję, jeżeli się nie zatrzymamy. Tak, tylko to wymaga pewnej przemocy wobec tego rytmu. To znaczy, to nie jest tak, że i to ktoś mądry mi kiedyś powiedział, że jak będziesz sobie szukał czasu, no to nigdy go nie znajdziesz. Ty musisz go sobie wziąć. Tak? I w tym wraz ze zwiększaniem się ilości decyzji, którą mamy podjąć każdego dnia, ona się zwiększa w trybie logarytmicznym. Jeżeli jesteśmy w warunkach, w których tak naprawdę no my nie wybieramy między dobrem a złem, my wybieramy tak naprawdę pomiędzy dobrymi, jeszcze lepszymi rzeczami, bardzo często pojawia się no, pytanie, no dobrze, jak ja tego nie zrobię, no to przecież to się zawali, mam jakąś odpowiedzialność i tak dalej. To nie są łatwe decyzje, że w pewnym momencie mówisz sobie, muszę sobie wyjąć pół godziny w ciągu dnia na moje sprawy, tak? Na co chcesz, na combat nap, żeby zrobić sobie 15 minut drzemki, być dobrym człowiekiem i normalnym, normalnie funkcjonującym za chwilę, na modlitwę, na medytację, na chwilę lektury, cokolwiek chcesz. To, no bo ten kalendarz ci się będzie cisnął, tak? Ci ludzie będą przychodzili i mówili, no ale zaraz, ja też bym chciał, tak? No, to są ważne sprawy, nie możesz tego odłożyć do jutra. Co masz zrobić dzisiaj? Jutro zrób dzisiaj, będziesz miał... Tylko, że to jest to zdanie Mrożka bardzo trafne, że jutro to dzisiaj, tyle, że jutro. Pokazuje, jak my jesteśmy też zapętleni w tym czasie, tak? I ja też wiem, że rzeczy, które miałem zrobić jutro, zrobię dzisiaj, to jutro mi przyniesie nowe rzeczy, które będę musiał zrobić i to się nie kończy. Znaczy w pewnym momencie musisz postawić tamę i wpisać sobie w kalendarzu przerwę i starać się jej strzec jak niepodległości. I to będzie jedna z największych wojen, które trzeba będzie stoczyć tak naprawdę, paradoksalnie. Mhm. Nie o to, żeby coś robić, tylko żeby nic nie robić. Mhm. Albo robić to, co chcesz do środka. Dla mnie ten okres kampanii był takim okresem, w którym to ta walka przyjmowała, no naprawdę, wiesz, no, to naprawdę trzeba było czasami użyć wewnętrznej przemocy, żeby się zmusić do tego, żeby się na moment wyłączyć i móc dalej jechać. To nie jest proste. Ja myślę, że na jakimś już etapie takim, w którym jesteś, wiesz, gdzieś tam hen wysoko, masz już mnóstwo ludzi, którzy cię otaczają, masz ułożone relacje, możesz delegować pewne rzeczy, no to może to jest prościej. Nie wiem, nie byłem. Ale na tym etapie, na którym ja jestem, to cały czas jeszcze jest dla mnie nieproste. Teraz już walczę. Na przykład pół roku ostatnie, czyli po kampanii do dzisiaj, przed chwilą nie miałem asystentki. Pracowałem wszystko sam, robiłem kalendarz, układałem stąd takie długie nasze umawianie. Tak, a już teraz bardzo miła pani już no właśnie umówiła nas. Więc tak, od początku stycznia jest koleżanka, która mi w tym pomaga i już widzę, że pewne procesy są prostsze, tak? Ale to do wszystkiego gdzieś dochodzimy. Ja próbuję teraz blokować te takie godziny złote w kalendarzu, żeby móc je poświęcić, nie wiem, choćby na to, że coś przeczytać. Przecież ja co chwila cały czas mówię. Mhm. Tak? Jeżeli cały czas mówię, no to muszę coś też wprowadzać, coś czytać, analizy, książki, całe życie to robiłem, więc o to trzeba walczyć bardzo, bardzo mocno. Nie jest prosto i też nie wiem, jak mi się życie ułoży, ale ja nie wiem, czy ja będę miał kiedyś taki czas, w którym sobie usiądę, wiesz, i powiem, no dobra, to teraz niech ta rzeka płynie, ja będę siedział i będę ją kontemplował. Chyba już nie. No wiesz, to zobaczymy tutaj, ponieważ sporo mówisz, no. Wiadomo, ale ja jestem od słuchania tutaj i też jak ci powiedziałam, że tak nie mogłam złapać tego, jaki ty jesteś, no to przypomniałam sobie złotą maksymę, pokaż mi swą żonę, a powiem ci, kim jesteś. Proszę. Tak. I no jestem swoją żoną, panią Urszulą, zachwycona. Hmm. Ja też. To tak, jest tak, już dwoje. To już kolejna. Tak, kolejna rzecz. I ty mówisz o tym właśnie, o tym pośpiechu i tak dalej. I oglądałam wywiad, znaczy nawet nie wywiad, tylko taki Q&A pani Urszuli, która ma no, zawód, który jest żołnierzem, jest pilotem myśliwców,
ale jednocześnie, kiedy odpowiadała na te pytania, była tak spokojna, tak skupiona na odpowiadaniu i też mówiła o tobie, nie wiem, na ile rzeczywiście chciała jako dobra żona, która też chce pomóc, bo to przed wyborami było, że ty umiesz bardzo uważnie słuchać i nie mówić, tylko słuchać. No ja się domyślam, że prowadząc fundację, kiedy chcesz pomagać, to musisz też słuchać, prawda, że jakieś problemy. Ale powiem ci też, znowu jakoś, żeby to jakoś znowu, że ja uciekam w jakieś metafory i to jeszcze komunikacyjne, bo też ten twój sposób mówienia i też no, funkcjonowania, tak ja myślałam, że przychodzisz do mnie i będziemy mieli dużo czasu na rozmowę, poinformowałeś, że mamy godzinę i to nie całą. To mi się też tak, jak tutaj mówiliśmy o tym autobusie, mi się skojarzyło z jazdą na rowerze. Że jak jedziesz za wolno, to się przewrócisz. Ale jak jedziesz za szybko, to też to ryzyko przewrócenia się wzrasta. I trzeba gdzieś to znaleźć. No, ja mówię to z pozycji stoika, w związku z tym. Stąd takie skojarzenia. Ale nie chcę już mówić o tym czasie, tylko o czymś, co znowu może będzie dla nas wspólne, czyli właśnie twojej empatii, ale teraz o tym empatii w stosunku do ludzi porozmawiamy, empatia w stosunku do zwierząt. I też pozwolę sobie powiedzieć, że no, znam cię medialnie od jakichś pewno 20 lat co najmniej. I dla mnie, przepraszam, ale przez wiele lat byłeś kimś takim, że to ten katolik od Prokopa, trochę to było na tej zasadzie TVN-owski. Ponieważ Marcina znałam, bo przychodziłam czasami do Dzień Dobry TVN, który on z Dorotą prowadzą. I w związku z tym, i pamiętam, że leciałam gdzieś służbowo samolotem i nie pamiętam, czy to był ten etap, którym ty pisałeś w Newsweeku, czy we Wprost. Ale pamiętam, że był twój felieton na temat łowiectwa. I ja przeczytałam ten tekst i mówię, no to jest ten człowiek, który czuje tak samo jak ja i tak samo myśli. I wtedy ciebie spostrzegłam jako właśnie w jakiś sposób w tej każdym razie dziedzinie jako taką bratnią duszę. Ty wydałeś książkę, którą tutaj przyniosłeś. Też Państwo oczywiście, dziękuję bardzo za książkę. Państwu pokażemy, oczywiście link do książki będzie. Ja fragmenty tej książki znam i też sporo o tej książce było dwa lata temu, kiedy rozmawiałeś z Magdą Rigamonti. I tam właśnie o tych zwierzętach było. Czy to też tu znowu bardzo długo, ale będę ci robiła wobec tego próbę, ile wytrzymasz, żeby ktoś mówił. No ale Ula powiedziała, że słucham, że żonie będę przeciwstawił. Tak. Nie chciałaby się przeciwstawić mojej żonie. No. I w każdym razie ja jako dziecko byłam przez moich rodziców, ale nawet w jakoś w szerszym gronie traktowana trochę jako osoba no, nienormalna, mimo że w moim domu kochało się zwierzęta. Były zawsze psy i ojciec przed wojną w majątku, były psy, konie, mama też wychowała się w nadleśnictwie Puszczy Różańskiej, więc też tych zwierząt było dużo i też było dużo. Natomiast moje podejście tak jakby no, było rzeczywiście jakimś takim kompulsywnym chodzeniem. Ja nie znosiłam wiosny, ponieważ zawsze wypadały pisklaki z drzew i ich prawie nigdy nie udawało się uratować. Ale żeby tak już to anegdotycznie opowiedzieć, to też kiedy była wiosna, to drzewnice po deszczu na jezdnie wychodziły i ja mieszkając tutaj w tym domu, a chodząc piechotą do szkoły, którą tutaj miałam niedaleko, wychodziłam właśnie w takiej porze roku, wychodziłam wcześniej, a szłam z chłopakiem z ochrony, który szedł, czyli 1,90 m i z kaburą pod marynarką i ja zbierałam dżdżownice z jezdni, żeby je przerzucać na trawę, no i ten chłopak, który ze mną szedł, no, rzucał tym takimi słowami, jakie ty zwracasz pani Lempart na ortografii uwagę, no ale pomagał mi w tym wszystkim, żebyśmy mnie doprowadzić do szkoły. Ale co mówisz właśnie, te zwierzęta, bo one... Pochodzisz z Podlasia, czyli no jakby z takich rejonów no, rolniczych, gdzieś jakoś specjalnie sentymentów takich jak my, mieszczuchy do zwierząt, mamy, nie było. U ciebie to było od początku? Wiesz, to jest chyba wypadkowa dwóch kwestii. Po pierwsze tego, że moi rodzice zawsze byli tacy prozwierzęcy, tak? I u ojca i u mamy zawsze były w domu psy. Później od samego wczesnego dzieciństwa mieliśmy zwierzęta w domu. Mieliśmy
chomika, mieliśmy koty, niektóre z nich przeżyły, niektóre kończyły tragicznie, bo tak, miały swoje kocie przygody, tak. Jeszcze wtedy nie było też takiej świadomości, jaka jest dzisiaj, tak? Że, no, że te koty wychodzące to jest też proszenie się o nieszczęście w warunkach miejskich. To no, przeżywaliśmy wszystkie przygody, które przeżywali też właściciele zwierząt wtedy, kiedy weterynaria była nie tak jeszcze rozwinięta, kiedy te zwierzęta częściej odchodziły, kiedy to było no, dużo częstsze rozstawanie się z tymi zwierzętami niż jest dzisiaj. Dzisiaj te leki przecież poszły tak, ta wiedza to jest obłęd w pozytywnym sensie. Natomiast myśmy mieli koty, mieliśmy psy, między innymi jamnika szoskowłosego mieliśmy, nazywał się Pikut i odszedł mając chyba 9 lat. To wcześniej, ale kręgosłup mu się tam, że tak no powiem, tak, popsuł. Zresztą wiesz, jak jest z jamnikami szoskowłosymi? Albo to musi biegać, albo jest kanapowcem. Mm-hmm. No, tercium non datur, tak? A ten był kanapowcem po prostu skończonym. Mieliśmy jeszcze wtedy razem z Pikutem psa, który się nazywał Bubel, i który był, ktoś podrzucił nam w klatce, w bloku, w piwnicy dwa szczeniaki w kartonie, powiem, że nie chciał zabijać, tylko po prostu myślał, że miastowi wezmą. Myśmy wzięli tego Bubla, to cholera była straszna, ale zapomnieliśmy o tym, że psa też trzeba układać. Ale on miał też swoje sentymenty. Pamiętam, jak świętej pamięci babcia przychodziła do nas gotować, pomagać w domu i tak dalej. To Bubel od samego wejścia, oczywiście cały się ciesząc, bo on babcię moją kochał i wielbił, łapał ją za rękaw i delikatnie ciągnął ją w stronę kuchni. I dopiero jak doprowadził ją do kuchni, siadał i było wiadomo, że ma dostać jeść. I to, ale robił to w tak wyszukany, tak miękki sposób, że widać było, że nie chce skrzywdzić. Więc myśmy z tymi psami zawsze byli. U moich teściów też są dwa psy. To też jest jakby... No, tu my mamy dwa psy, tak, teraz w domu. Nasza Mania się z nimi chowa od założenia, od początku. Natomiast to też nie jest tak, i to jest ta druga rzecz, o której chcę powiedzieć, że jak się jest, znaczy ja się urodziłem w Białymstoku, moi rodzice też się urodzili w Białymstoku. My mamy jakąś rodzinę na wsi, natomiast nie byliśmy nigdy, nie miałem tradycji rolniczych, babcia na wsi. Tak, nie było zwierząt gospodarskich, tak. Natomiast później intensywnie jeżdżąc też po Podlasiu, spotykając znajomych, jeżdżąc do babci znajomych, do dziadków, ale też na przykład pisząc tę książkę. Jak pojeździłem sobie i jak zobaczyłem, jak różny może być stosunek rolników choćby, czy ludzi, którzy żyją też z tego, że hodują te zwierzęta, a później no, je zabijają i sprzedają do zwierząt właśnie, to naprawdę potrafią być no, porażająco różne światy. I oczywiście, że na koniec to zwierzę kończy śmiercią. Nie wszystkie, bo są tacy, którzy zachowują te zwierzęta, bo się spracowały, nie wiem, koń, który dawał utrzymanie całej rodzinie, czy tak dalej. Ale też no ja jakoś nie mam tutaj wielkiego etycznego wzburzenia czy kłopotu, kiedy widzę, że ktoś naprawdę daje temu zwierzęciu przed śmiercią życie najlepsze z możliwych. Mm-hmm. Takie jakie może być. Tak to jest. Tak? Zdecydowaliśmy się, że jemy to mięso. Ja nie wiem, ale jako ludzkość zdecydowaliśmy się, że jemy to mięso. No i mamy tego określone konsekwencje. No ono się póki co nie weźmie z próbówki z kosmosu. Może kiedyś już się robi. Bardzo dobrze się robi, bo ono jest coraz lepsze. Tyle, że czym innym jest wynaturzenie, do jakiego prowadzi czasem traktowanie zwierząt w hodowli przemysłowej czy półprzemysłowej. I co nie ma, nie wiem, te kurczaki hodowane po 30 parę dni, tuczone sztucznie, bez kontaktu. I te krowy, które nigdy nie wychodzą na pastwisko. To jest poważny kłopot. Natomiast to nie jest tak, że rolnicy mają do zwierząt stosunek zły czy naganny. Nigdy bym taką generalizację sobie nie pozwolił. Ja w tym widzę nie tylko pieniądze. Szymon Hołownia również dba o elektorat wiejski. Też, ale wiesz co, no, to są ludzie, dobrze przeżyć życie. No tak, ja też widzę, jak się zmienia los psów na wsi, że kiedyś to każdy był na łańcuchu, a teraz coraz częściej są w domach. Bo to jest nie tylko zmiana, która idzie w związku z prawem, tylko to idzie też zmiana, która idzie pokoleniowo. Tak że dzieci idą do szkół, wracają, zadają pytania, dlaczego, przecież się nauczyły w szkole, że tak nie ma być. To są pewne procesy, które pójdą dalej wraz ze zmianą pokoleniową, która się będzie dokonywać. Tylko pytanie, wiesz, jak to się wszystko poukłada, bo te zmiany pokoleniowe, one nie muszą koniecznie doprowadzać też tylko i wyłącznie do pozytywnych zmian. Oczywiście, że tak. No, wiesz, to jest temat rzeka i to, nie wiem, może ci jeszcze raz tutaj przyciągnę, może jak przyjdziesz przed wyborami, to będziesz... Oczywiście, to ja wtedy będę wieżny, ja będę przy tym przychodził na 4 godziny. Wtedy, tak, pani tak. Moniko, naprawdę, musimy już kończyć? Ale teraz...
Ostatnim do rzeczy przeczytałam opinię w tekście chyba pani redaktor Kamili Baranowskiej, ale nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje. I tam były wypowiedzi profesora Chwedoruka. Nie wiem, czy znasz ten tekst, tak. Bo tam jest tak. I tam jest właściwie taka główna teza o tym, że no dobrze, to ten kredyt zaufania, jaki ogromny dostałeś, który wynika właśnie z sondaży, że on w jakiś sposób wynika z tego, że ty milczysz i nie zajmujesz jakiegoś bardzo radykalnego stanowiska. I tak jak pisali widzowie w tym to, że jesteś troszeczkę człowiek-men, żeby stworzyć przestrzeń dialogu. Tak, w ogóle jest taki nawet profil na Facebooku, który założyli według naszych, że tak powiem, postępnych badań sympatyczni młodzi ludzie z PiS-u, żeby sobie ze mnie łacha podrzeć, czy z tego środowiska prawicowego, ale lewicowi też używają, no bo my im też w szkodę wchodzimy, więc... Solą w oku jesteś wszystkim. Tak, wszyscy chcą mnie zabić i to jest jakby, mam taką pewność rano, jak się budzę, że mam przynajmniej jasny krajobraz, tak? To znaczy każdemu by było na rękę, gdybyśmy zniknęli, każdemu dokładnie, uczestnikowi gry politycznej, więc nie muszę się zastanawiać, komu jest na rękę, komu nie jest na rękę, bo wszyscy chcą nas wykończyć i nie, że miał teraz jakąś paranoję, tylko wiem, czy polega polityka, tak? Oni oczywiście, kiedy byśmy zniknęli, poszliby ze łzą w oku i powiedzieli, no tak, wspaniałe, bo to energia, nie wyszło tym razem, no bo się nie udało i kwiaty na pogrzeb miałbym na polityczny naprawdę najpiękniejsze. Natomiast na tym polega ta gra. Tylko, że tym, którzy ze mnie się śmieją, robią memy, Hołownia wszędzie znajdzie przestrzeń do dialogu, wejdzie w przejście i powie, podyskutujmy, czy światło jest czerwone, czy zielone, zadaje jedno proste pytanie. Jaka jest alternatywa? Jeżeli chcecie mi powiedzieć, że alternatywą jest napieprzanka, to ja się na to nie piszę. Jeżeli alternatywą jest wojna domowa, to ja się na to nie piszę. Jeżeli waszą alternatywą jest to, że teraz przez kolejne 4 lata jakaś część Polski będzie okupowała drugą część Polski i liczyła na to, że przez te 4 czy 8 lat ta druga część Polski będzie miała wrzut na wiadomej części ciała, a później będzie hop-siup, to ja się na taką Polskę nie piszę, bo ja taką znam już za dobrze. I nam wychodzi z badań, my to bardzo wyraźnie widzimy, że nastąpiła bardzo silna polaryzacja w społeczeństwie i że teraz teoretycznie wychodzenie z hasłami dialog, porozumienie, pogadajmy, ustalmy wspólne, to może być ryzykowne politycznie, bo ludzie się chcą bić. Ludzie po prostu do takiego stopnia doprowadzeni przez polityków i przez sytuację, która jest, a którą politycy jak idioci po prostu podkręcają dla swoich partykularnych interesów, tylko że czym to się skończy? W sytuacji, w której, tak jak powiedziałem, jesteś w stanie przy pomocy 40 tysięcy troli na Twitterze albo na Facebooku zrobić ruchawkę, która nie będzie na Twitterze i na Facebooku, tylko się krew poleje. Wystarczy jeden pstryknik. Ktoś gdzieś komuś coś zrobi w realu. I reszta zostanie doszczuta w internecie. Jest taka książka jednego z moich doradców, współpracowników generała Mirosława Różeńskiego. Dlaczego przegrałem wojnę z Rosją? On tam kreśli jeden z takich scenariuszy właśnie. Że ktoś dochodzi do wniosku, że trzeba zamieszać, prowokuje, robi prowokację w jedną fizyczną, podkręca resztę w internecie, a później robi się dwie rzeczy. Wyłącza się telefony komórkowe i bankomat. I nie trzeba truć żadnej wody, niszczyć elektrowni, nic. Co proponujecie w zamian za ten dialog? Jak ja usiądę i zobaczę coś poza... Bo ze mnie można sobie robić żyć łacha, robić heheszki, memy, sam się pośmieję, mam grubą skórę. Ale co wy proponujecie, jaka myśl stoi za tymi heheszkami? Jaka jest alternatywa? Nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o ten tekst i profesora Chwedoruka, profesor Chwedoruk, o ile dobrze pamiętam, z całym szacunkiem dla niego, wieszczy mi klęskę i to, że mi się nie uda od samego początku, kiedy zdecydowałem się wystartować w kampanii, zresztą nie tylko on, mówiąc, że to, czy sugerując, że to jakaś efemeryda, że to jest coś, co... Nie, no czym najbardziej porównując to, że no, patrząc też i powiedzmy przeciętny obserwator polityki widział już ruch Janusza Polikota. Wszystko prawda, prawda? Wszystko tak, prawda, no. Tylko pamiętaj jeszcze o jednej rzeczy, że to są akurat argumenty, których nie jesteś w stanie zbić inaczej niż przez czas, upływ czasu. Bo jeżeli się w jednostce czasu pokaże, że to jednak istnieje, zaczęliśmy, ja mam wrażenie, że teraz na przełomie lat przeszli taką granicę, taką barierę. Bo wszyscy byli przekonani, najpierw, że ja będę miał, pamiętam szefa jednej wielkiej sondażowni, w której zawsze wychodzimy najniżej, który wieszczył mi, że będę, jak startowałem na prezydenta, że będę miał 1,8, że będę kolejny Paweł Tanajno się pojawił i później twardo brnął, próbując moich kontrkandydatów, szef sondażowni. Później było, że ja upadnę jeszcze 7 razy. Później było, że my nie przeżyjemy, że nas Trzaskowski zmiecie jego ruch. Później było, że nam się pieniądze skończą, że nam ludzie odejdą, że nam sondaże spadną. Wszystko już było. I teraz wszyscy doszli do takiego punktu, mam wrażenie, hej, oni nadal istnieją. Tak? No i teraz już nas pytają częściej, o co nam chodzi. Już coraz rzadziej o tym Petru, coraz rzadziej o tym Palikocie, o Biedroniu. Znaczy akurat Biedroń jeszcze jest w polityce. Ale już to zaczyna być inny dyskurs. Za kolejny rok to będzie zupełnie inna opowieść. Za 2 lata już ludzie będą tak opatrzeni z tym, że to jest, że
przestaną porównywać to do bytów, których już nie ma. Tylko tu my możemy robić swoją piosenkę, robić ją jakościowo, robić to ja najlepiej, jak potrafimy, natomiast na upływ czasu nic nie poradzimy. A nie boisz, że się spalisz, że w tej chwili jesteś tak pracujesz intensywnie, że po prostu potem przed samą metą coś się może... Zawsze może, tak? No, natomiast ja nie wiem, kiedy jest ta meta, to jest po pierwsze. Wiesz, ja przyszedłem wybory, w których już się wydawało, że one wiadomo, kiedy będą, później się okazało, że nie wiadomo, czy w ogóle są. Później wyszło, że mnie nie ma przez 24 godziny, jak i innych kandydatów. Przecież Państwowa Komisja, mam dokument państwowy, Państwowej Komisji Wyborczej, że nie istniałem przez co najmniej 24 godziny na dobę, ponieważ PKW uznała, że nie było kandydatów w tych wyborach na 10 maja, mimo że nas była dziesiątka. Więc to, wiesz, wszystko się może wydarzyć. I ja mam świadomość tego, że myśląc o tym w długoterminowej perspektywie, muszę tak zarządzać, żeby mnie wystarczyło jeszcze na następny dzień. Ale ja też, tak jak ci powiedziałem, ja nie mam tych wszystkich punktów zaczepienia, które mają moi koledzy z polityki. W przyszłym roku wpłynie kolejne 20 milionów subwencji, ja będę posłem przez najbliższe 4 lata. Ja nie wiem, gdzie jest meta tego wyścigu, więc rozkładanie sił nie jest takie proste. Ona dla mnie i start, i meta jest codziennie. Więc ja wiem, że ten okres na szczęście pewnie nie będzie trwał wiecznie. Ten okres, który mamy, do momentu, w którym zalogujemy się formalnie do tego systemu, musimy przetrwać, musimy przejść. Ja w tym momencie muszę robić wszystko, bo wziąłem odpowiedzialność nie tylko za moją przyszłość, tylko przede wszystkim za tych wszystkich ludzi, którzy zdeponowali u nas nadzieję. A ich jest, jak pokazują sondaż po sondażu, około 2 milionów w Polsce w tej chwili. I to nie jest bagatelna sytuacja, tak? No, wiesz, masz czytelników swoich książek, dziękować Bogu, moje się sprzedają. Można powiedzieć, kilkadziesiąt tysięcy zawsze książka robi. Cieszę się, że ludzie wzięli, ktoś kolejny weźmie. Ale to jest 2 miliony ludzi, którzy powierzają nam nadzieję na lepsze życie swoich dzieci i to nie jest czcza retoryka, o której mówię, tylko ja sam mam dziecko, więc wiem, o czym mówię. I to jest, wiesz, to jest inna gęstość. No jak masz nie robić? Wstajesz i robisz. Jak miałem ciężkie momenty w kampanii, to i szedłem do Uli się żalić i mówiłem, wiesz, ja już po prostu kurka wodna nie dam rady, no ja za miękki nie jestem. Zwłaszcza w pracy, tak? W domu to potrafię być, Ula będzie twierdziła, że nie, ale w miłym misiem. Natomiast czy być raczej taki bardziej koncyliacyjny w pracy? Jestem raczej twardym człowiekiem. I chodziłem tak, a ona mówi, no, ale pamiętasz, co mówiłeś? Przecież ty nie robisz dla siebie, ty dla Mańki to robisz, tak? No powiedziałaś przecież, że chcesz, żeby Mańka miała lepszy świat, tak? No pamiętam, powiedziałaś? No powiedziałaś. No to jak powiedziałaś, no to, no to żołnierzu, że tak powiem, wstajemy i idziemy, tak? Dobrze jest mieć czasem żonę oficera, bo potrafi przywrócić do pionu i człowiek zupełnie inny. Postawić na baczność. Nie, ale wiesz, Zulu jest konkretnie, tak? Ona jest niezwykle kobieca, jest fantastyczna, jest w ogóle cudowną kobietą. Natomiast ona ma też coś, co Prokop, jak ją pierwszy raz spotkał, nazwał i bardzo precyzyjnie je nazwał spokojną siłą osoby bez kompleksów. I Ula coś takiego ma. Wewnętrzną dyscypliną też taką. Ja nawet wiesz, i u niej jest... ja bym chciał mieć takiego szefa jak Ula. Naprawdę. Ja nigdy w życiu nie miałem szefa, zawsze byłem... sam szefem czegoś, albo sam swoim szefem, albo, znaczy miałem szefów, ale to jak miałem szefów, to miałem naprawdę fantastycznych, tak? Takich, którzy byli idealni. Natomiast Ula byłaby, bo ona jest niezwykle mądrym i sprawiedliwym i takim realistą. Ona wie, gdzie są duperele, a gdzie są poważne kwestie. Ona umie hierarchię wprowadzić. Ja się czasem zapalam, jestem cholerykiem, wiesz, słomiany ogień, a u niej to jest wszystko bardzo poukładane, bardzo to jest fajne. Mam się, żebym w wojsku odnalazł, tylko że niestety chyba sprawność fizyczna by mi nie pozwoliła, bo ja jestem raczej mimo gorących starań generała Różańskiego, żebym wdrożył jakiś program ćwiczeń. Nic z tego. Bardzo. Ale jesteś łasuchem. Proszę bardzo, śliweczkę. Słuchaj, no jak ja się powstrzymuję przed bo żona, bo właśnie żona mówiła, że jesteś łasuchem. To ja będę czytała pytania, ty możesz... Żona takie rzeczy mówiła na mnie? Tak. Publicznie? Widziała, że piecze ciasta ci. No dobrze. Dobrze, ponieważ będzie pytanie od patrona, musimy się śpieszyć. Ja miałam tych pytań tutaj bardzo dużo i ten wątek z panią Lempart. I ale spokojnie, na razie rozmawiamy. No na razie rozmawiamy, dobrze. Ale zadam pytanie wobec tego, żeby na pewno zdążyć. Pytanie od naszego patrona, pana Macieja Jakubowskiego. Szanowny panie Szymonie, czy jest u pana jakaś weryfikacja ludzi tworzących pana ruch polityczny? Czy wszystkie ręce na pokład, przeszłość zostawiamy? U mnie w okolicy Mława Ciechanów-Niedzica, osoby kojarzone z pana kampanią, przeszły od PiS-u przez Kukiza, PSL i lokalne komitety samorządowe. Jaka jest wiarygodność takich osób, co chwilę zmieniających barwy partyjne? Nie mówię tego panie Szymonie w złej wierze, tylko potencjalny, jako potencjalny pana wyborca.
Pozdrawiam pana i panią Monikę. To nie jest, znaczy tak, jeżeli robimy ruch, który jest ruchem obywatelskim i który chce rzeczywiście wnieść nową jakość do polityki, to robimy to w kampanii wyborczej, to jest takie trochę pospolite ruszenie, tak? Wiemy, gdzie jest meta, wiemy, do czego biegniemy, wiemy, że chcemy zmienić nowego prezydenta, zmiana, umawiamy się na krótką jednostkę czasu. Wtedy wszystkie ręce na pokład działamy. Później, kiedy idziemy w dłuższy marsz, to musimy też pamiętać, że jest trochę inna emocja. Tak? To nie jest tak, że ja mogę teraz od wszystkich wymagać pełnego zaangażowania, bo walczymy o cel, który jest do zrealizowania w kwietniu. Może on będzie w kwietniu, pewnie nie, ale jest inna dynamika. I my jesteśmy otwarci na bardzo różnych ludzi. Wielu ludzi, którzy przychodzą do nas, mają już za sobą jakąś drogę, którą przeszli. My oczywiście, że staramy się tę drogę weryfikować. My oczywiście patrzymy na to, jak to wygląda, przede wszystkim na tych, na których możemy patrzeć, czyli na członków zarządów naszego stowarzyszenia, na liderów powiatowych, oglądamy ich z tej, z tamtej strony. Chcę powiedzieć jedno, byłoby naiwnością oczekiwać, że ludzie, którzy znajdują w sobie dzisiaj chęć zaangażowania się choćby w nasz ruch, zawsze będą osobami, które nigdy w nic się nie angażowały. Nie ma takiej fizycznej możliwości. Czasami angażowali się, rozczarowali się i wyszli z czegoś, tak? Czasami była to dla nich jakaś droga przez mękę, czasami rzeczywiście coś fajnego zrobili, nie wiem, byli w PiS-ie, doszli do wniosku, że już nie mogą tam wytrzymać, przeszli do jakiegoś innego ugrupowania, zostawili to, ale chcą działać dalej, bo są społecznikami, bo mają energię, bo im się to podoba. Nie możemy przyjąć takiego kryterium, które powie, jeżeli gdzieś byłeś, to nie. Możemy za to przyjąć inne kryteria. Możemy przyjąć kryteria takie, jeżeli jesteś u nas, to nie jesteś gdzieś indziej. Więc jeżeli jesteś u nas, to nie jesteś w PiS-ie i nie jesteś w Nowoczesnej i nie jesteś w Koalicji Obywatelskiej i nie jesteś w PSL-u. Jak kiedyś byłeś, to zamykasz. Teraz jesteś u nas. Druga rzecz to jest, czy zgadzasz się z naszym DNA. Znaczy oczekiwanie na to, że ktoś, z kim się wiąże, nie miał wcześniej innych przyjaciółek, nie wiem, partnerek, znajomych albo czegoś innego, jest utopią. Mnie interesuje od tego, od momentu, kiedy teraz wchodzimy w naszą relację. I to jest praca z ludźmi. Zawsze ktoś się komuś nie będzie podobał, zawsze ktoś komuś już na odcisk nadepnął, zawsze będzie tak, że ktoś się komuś już w jakimś niekorzystnym świetle wyświetlił. I teraz jest trzecia bardzo ważna rzecz. Jeżeli to widzisz, a zależy ci na tym ruchu, to dołącz do nas, żebyśmy mieli też innych ludzi. Bo co innego jest w sytuacji, w której ty się krytykujesz, o, ja go znam, to jest, on tam mi zrobił. Dołącz do nas, dołącz do stowarzyszenia, my zadbamy, żebyś mógł być przyjęty, zostań wybrany przez ludzi w tym stowarzyszeniu. Tak, myśmy te pierwsze zarządy mianowali, no bo to był etap startowy. W tym roku będą wybory na wszystkie szczeble w stowarzyszeniu, więc przekonaj ludzi do twojej wizji, zostań wybrany. Zmarginalizuj wizję, która ci się nie podoba, powalcz o swoją. A nie bądź tylko recenzentem, nie bądź tylko krytykiem. Więc ja przede wszystkim podchodzę do takich głosów ze spokojem. Proszę, jeżeli ktoś ma jakieś umotywowane zarzuty, ktoś coś złego zrobił, ktoś ma jakiś problem, niech pisze do nas. Będziemy się temu przyglądać i od góry, i od dołu, patrzeć na różne strony na to. Natomiast to jest praca z ludźmi. I będą przychodzili ludzie, którzy gdzieś już byli, przecież nasi posłowie, czy za chwilę, mam nadzieję, nie tylko posłowie, nie tylko jedna posłanka, też już gdzieś byli. Tak? Posłanka z Lewicy. Tak. A popatrzmy teraz, jak Hanka, jak ona się zintegrowała z naszym ruchem od samego początku, jak orze, jak wół, jak po prostu jak tyra, robiąc to wszystko, co wynika z naszego DNA. Nie będziemy ruchem dziewic politycznych. Tak? No każdy gdzieś był. Ale użyłeś dwa razy tego sformułowania DNA. I teraz, jakie jest wasze to DNA, kiedy właśnie przychodzi posłanka z Lewicy, gdzie Lewica na przykład bardzo radykalnie podchodzi do kwestii aborcji. Ty masz do tego stosunek, powiedzmy, mniej radykalny. No tak. Więc dla niektórych bardzo konserwatywny. Dla niektórych bardzo konserwatywny, a dla innych będzie znowu, z prawej strony będzie znowu, że tak, za bardzo liberalny. No to jest wiadome. I jakie jest to właśnie wasze DNA? Jeżeli rzeczywiście to... Bo ja myślę, że w jakiś sposób ja się zgadzam z profesorem Chwedorukiem, niekoniecznie tym, że zakończycie swój byt jak inne ruchy, które tak nagle powstawały i po prostu były jakąś nowością. Wcale tak nie musi być. Ale
Myślę, że no bardzo rzeczywiście taka diagnoza, że ci ludzie, którzy już mają dosyć tego Prawa i Sprawiedliwości, mają dosyć tej platformy, jakoś tamten, może poszliby za tym ruchem Trzaskowskiego, ale tutaj też się to, ale go nie ma. W związku z tym rzeczywiście ty się pojawiasz jako ktoś, kto jest w miarę neutralny, trochę tak. Jest rozważalną alternatywą. Alternatywą, ale też troszkę taką, że dla kogoś... No, jeszcze się niczym nie splamiłeś, tak. Jeszcze niczego nie zrobiłeś. W związku z tym trochę to twoje DNA nie jest takie rozpoznawalne. Więc jakbyś tutaj mógł powiedzieć, na czym to DNA twojego ruchu polega. Ja przede wszystkim zachęcam do lektury tego DNA, bo ono jest, że tak powiem, powieszone na naszej stronie internetowej. Mm-hmm. Każdy się może z nim zapoznać. To jest króciutki tekst. Każdy może zobaczyć, czy się w nim odnajduje. Natomiast precyzując to, znaczy jeszcze odnosząc się do tego, co powiedziałaś o tych wyborcach. My to widzimy i to jest dla nas oczywiste, że zarówno po stronie tak zwanej opozycyjnej i tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, bo jak jest ona zjednoczona, to my widzimy co dwa miesiące, jak Ziobro wpadnie na kolejny pomysł. Natomiast jest mnóstwo wyborców, którzy głosują nie widząc alternatywy. I ja wiem o wyborcach PiS-u, czy wyborcach Zjednoczonej Prawicy, którzy głosują na nich, dlatego że ich zdaniem po tej stronie jest bezjajectwo i brak wizji. Że to po prostu, to co my mamy wybrać, tak? Znaczy ludzi, którzy, a często tak jest, nie mówię, że zawsze, bo my pójdziemy z ludźmi z tej strony, czy będziemy otwarci na ludzi z tej strony, którzy nie myślą w tym kluczu, ale oni po tej stronie też są, którzy traktują opozycję, bycie w opozycji jako posadę państwową, jako coś, co trwa 4 lata, dostajesz pieniądze, krytykujesz rząd. I nie ma odpowiedzialności, I nie musisz się bić. My idziemy, żeby się bić, żeby walczyć, tak? Mhm. I to jest, moim zdaniem, to jest w ogóle fundamentalne, żeby sobie w głowie... Ale bić się o co? O co? Ale ja już ci mówię. No. Jeżeli my mówimy, znaczy my w tym, zobacz ile my istniejemy jako ruch. Tak naprawdę zaczęliśmy działać we wrześniu, powiedzmy sobie, stowarzyszenie, o ile dobrze pamiętam, w listopadzie, mamy styczeń i to wczesny. My i tak zrobiliśmy mnóstwo roboty, żeby pokazać, ustabilizować, zaraz dojdę do tego programu, żeby ustabilizować naszą działalność w 16 województwach, zrobić 1000 akcji i tak dalej. Teraz jest czas na to, żeby zacząć mówić o konkretnych propozycjach programowych. Dlatego teraz, jeszcze w styczniu, robimy event, na którym mówimy, wiemy jak. Tak? Zapowiem ja, że my wiemy, jaki jest nasz plan na dzień po w tej Polsce, po PiS-ie. Że my to mamy wymyślone i my to układamy. Zaczynamy od bardzo konkretnych propozycji dotyczących rozdziału Kościoła od państwa, która też jeszcze w styczniu będzie miała swoje osobne wydarzenie. Pokazujemy konkretnie, to z religią w szkołach powinno się zrobić, to z problemem w funduszu kościelnego, to z problemem konkordatu. To jest element naszego programu. Później są następne kroki dotyczące klimatu, dotyczące edukacji, dotyczące ochrony zdrowia. Pierwsze, co powiedziałeś, to jest światopogląd. To nie jest światopogląd, nie, to jest ustrój. To jest ustrój. I jeżeli chodzi o ustrój, to my musimy sobie pewne rzeczy jasno powiedzieć, że jeżeli mamy ustrój państwa, w którym 84 miliony złotych mogą przecieknąć do instytucji toruńskich, to coś jest nie tak z ustrojem państwa, które tego nie wychwyciło i nie postawiło temu tamy. Wiesz, my nie będziemy, i umówiliśmy się na to, że w kwestiach światopoglądowych, takich jak na przykład aborcja, każdy z nas będzie głosował zgodnie ze swoim sumieniem. I my nie będziemy postulowali od tak ani liberalizacji, ani zaostrzeń. Hanka będzie głosowała inaczej niż ja. I ja nie mam co do tego, jak będę jakimś posłem. Nie mam żadnych wątpliwości. Ale my uważamy, że trzeba najpierw spróbować zrobić rzeczy, które są najpierw do zrobienia. Naprawić po PiS-ie ustrój, bo ustrój został popsuty. Już nie to jest tylko zmiany partii. To jest zmiana, tu trzeba naprawdę naprawić system. Oni rozpieprzyli, już mówiąc zupełnie wprost, szafkę rozdzielczą. To nie jest tak, że ty zmienisz tę żarówkę w pokoju, czy abażur do lampy, tylko szafka jest rozbita. I to trzeba zmienić. W następnym kroku musimy zacząć bardzo szybko pracować nad usługami publicznymi, czyli nad edukacją, ochroną zdrowia i tymi wszystkimi rzeczami, które się wiążą choćby z mieszkalnictwem. Jeżeli pytasz mnie o gospodarkę, pierwsza rzecz i podstawowa to jest przewidywalność procedur państwa. Państwo nie jest dzisiaj przewidywalne. Sądownictwo za chwilę będzie niezależne, ale państwo jest nieprzewidywalne. Państwo traktuje kogoś podejmującego działalność gospodarczą jak potencjalnego przestępcę, który ma udowodnić, że nie jest niewinny i nie kręci na podatkach. Ale to nie znaczy, że my teraz mamy wprowadzać jakiś dziki liberalizm. Tak? To jest kwestia uporządkowania relacji, które mamy między sobą na gruncie państwowym, które się spotykają w rządzie. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby utrzymać, jeżeli nas będzie stać na przykład 500+. Ale uważam, że my mamy mnóstwo fantastycznych, na przykład ja uważam, że nie ma w tej chwili przestrzeni w Polsce bez jakiegoś referendum do dyskutowania
głosowania o zmianie wieku emerytalnego, ale jest olbrzymia przestrzeń do tego, żeby rozbudować system zachęt państwa do dłuższego składkowania, do dłuższego pracowania, tak żeby ten system był coraz bardziej zasilany w pieniądze. To jest, my mamy bardzo konkretne postulaty dotyczące edukacji, ochrony zdrowia. Mamy przecież think tank od tego, który nad tym pracuje. Jesteśmy jedną z naszego ma. Jeśli mogę, w takiej mówisz, formie. I gospodarka, i edukacja. Mówisz, że chciałbyś, żeby nauczyciele w Polsce, nawet ci zaczynający pracę, zaczynali od tego, że dostają 3800 na rękę. I skąd pieniądze na to? Tak, ale to jest, widzisz, no, teraz to jest postulat z kampanii prezydenckiej. Tak. Ja uważam nadal, że on jest naszym punktem dojścia. Natomiast my pokażemy teraz drogę, przedstawiając nasz program dla edukacji, dla oświaty, jak my sobie wyobrażamy dojście do tego punktu, tak? I tylko, że też bardzo bym prosił, ja rozumiem, że my jesteśmy młodym ruchem, każdy się cieszy, żeśmy się pojawili, każdy by chciał już też jakoś nas spozycjonować, to jest dla mnie zrozumiałe. Tylko pamiętajmy, w jakich warunkach żyjemy. My jesteśmy jeszcze na tyle mali, że jeżeli wychodzimy z czymś, to momentalnie znajdujemy to na kartach propozycji dużo silniejszych od nas organizmów politycznych. Przecież jedna z partii politycznych, obczailiśmy to późno, ale obczailiśmy. Zastanawialiśmy się, dlaczego zrobiliśmy 4 konferencje, petardy programowe i tak dalej, dlaczego nam nie żre. Dlatego, że jak wysyłaliśmy informacje do papa, to oni robili przykrywające nas konferencje prasowe, dokładnie w tym samym momencie, wyciągając największe gwiazdy swojej partii, żeby wszyscy dziennikarze z Warszawy pojechali tam, a nie pojechali do nas. Jakbyśmy się szczaili, to zaczęliśmy inaczej, że tak powiem, nie przestaliśmy robić konferencji, tylko inaczej je zapowiadamy, tak, żebyśmy mieli przestrzeń do tego. Na tym rynku nie ma praw autorskich. Dlatego my wiemy, co chcemy powiedzieć i wiemy, co chcemy robić i będziemy to robili w konsekwentnej sekwencji, zaczynając teraz od stycznia, idąc krok po kroku, wydarzenie po wydarzeniu, pokazując nasz program, na temat którego będzie można dyskutować i się zastanawiać. Ja w ogóle mam w sobie głęboko takie myślenie o państwie i w ogóle o polityce, że powinna być taka sfera, do której nie wchodzisz, tak? To jest, państwo się w ogóle tym nie powinno interesować. To jest kwestia orientacji, twoich preferencji dotyczących religii. To w ogóle nie ma rozmowy. Są takie rzeczy, o których w ogóle nie powinniśmy rozmawiać, ale z innego powodu, bo to są dogmaty, to jest aksjologia. Ale to jest Unia Europejska, to jest mnóstwo innych rzeczy. I są takie, w których my powiemy, mamy swój program, a teraz podyskutujmy o tym, czy waszym zdaniem on jest dobry, konsultacje społeczne niniejszym uważamy za otwarte. Byłeś na demonstracjach strajku kobiet po ogłoszeniu. Starałeś się jakoś wesprzeć panią Lempart, ale wiadomo, jak odpowiedziała tym słowem, który jest ulubionym. No i jakoś tam teraz widzę, że się już nie starasz, bo nawet poprawiasz tam te błędy językowe. Ale to przecież było tak spieszczotliwie, tak sympatycznie. No ja nie wiem, no ludzie się jakoś do tego przypieli. Widzisz, to są takie czasy, że człowiek chce być miły i zwróci uwagę, że tam wu zabrakło we... Nie, to było urocze, to nie to jakby to, ale oczywiście wiemy, na jaki grunt to trafia. Ale nie, że będzie nas Hołownia mocno, tak, bo to jest ten przymiotnik, który mówi, mocno o Lempart, tak? Lempart mocno o Hołowni. No ja nie wiem, to jest zabawnie moim zdaniem, choć tak naprawdę gdzieś tam dalej to już nie jest, jak się dalej o tym pójdzie, co to nie jest zabawne, bo rzeczywiście się tym wszystkim zatrzymujemy i tego typu newsy stają. Mocno burza powstaje, już mam zupełnie wprost, wiesz, z jednego tweeta, który... Tak, ale to akurat było zabawne i dlatego widziałam troszkę... Proszę, na przykład pan Kajo, przepraszam, że jako gospodyni nie wiedziałam, że już wypiłeś. Ja jestem... Już nie, bo już może nie będzie już? Dla ciebie. O, dobrze. Nie, zaraz. Ale to już, zobacz. I teraz proszę to zapamiętać, że ja nalałem ci ostatnią porcję herbaty. I ostatnią kroplą, tak, się dzieli. Zaraz będzie jeszcze, dolejemy wody. Myślę, że to, żebyśmy się nie wzruszyli teraz nad tym faktem. Tak. Czy możemy poprosić o dolanie nie wody tutaj do czajnika? Bo to jest tak naprawdę wiele osób, które pracują na ten sukces. Ale na przykład pan czy pani Kaju, czy ładnie to tak przez dłuższy czas nie odpisywać pani Monice? Było też takie pytanie. Bije się w wątłe piersi i mam nadzieję, że dostatecznym zadośćuczynieniem jest to, że wreszcie doszło do tego spotkania. Tak. Nieładnie, przepraszam. Nieładnie, rzeczywiście. Tak. Nie, chociaż było to nawet zabawne, bo tak najpierw było takie, no jasne, że kto napisał, przyjdę, a potem cisza. Tak, bo właśnie wtedy wpadłem w inne rewiry. Najpierw ten entuzjazm, no jasne, super, no tak, a potem ciach nie ma. I też pani chyba Floda Reitlich pyta, czy jest aktualnie na sali sejmowej polityk, któremu nie podałby pan ręki? Nie, ja generalnie nie lubię takich teatralnych gestów, to znaczy nie jest to jakoś w moim kodzie. Znaczy są tacy politycy, z którymi absolutnie nie wyobrażam sobie
koalicji. Czegokolwiek. Mm-hmm. Nie wiem, Janusz Korwin-Mikke, tak? Mm-hmm. Są tacy, trudno jest mi wyobrazić sobie w obecnym jego stanie cokolwiek, nie wiem, ze Zbigniewem Ziobro, tak? Żebyśmy przedsiębrali. Natomiast czym innym jest robienie polityki, a czym innym jest odczłowieczanie. A moim zdaniem powinniśmy pilnować granic, które już tylokrotnie w historii były przekraczane. I możemy się ze strasznym skutkiem. To znaczy, dopóki możemy bronić tego, że jesteśmy w stanie rozmawiać jako ludzie, mimo że się nie zgadzamy politycznie, to rozmawiajmy. To podajmy sobie rękę, mówmy sobie dzień dobry na powitanie. Ja też muszę powiedzieć, że dla mnie takie trochę komiczne są te reakcje na mnie, jak się pojawiam w Sejmie teraz, tam na jakiejś konferencji prasowej czy na czymś takim. To kiedyś jak się zdobędę, to opiszę, bo to są od takich normalnych ludzkich przez takie, jak się uśmiechnąć do Hołowni, żeby nikt nie zauważył, że ja się do niego uśmiechnąłem. Aha. I nie wyczytał z tego jakiegoś podtekstu, że ja może chciałbym do niego przejść. Poprzez takie ojcowskie pouczenia, że my ci, synku, teraz pokażemy, jak to się robi, to nie jest takie proste, jak ci się wydaje. Po jakieś takie dziwne przemknięcia, jakieś pracowałem w Sejmie jako korespondent, znaczy jako dziennikarz, chodziłem do tego Sejmu, więc widziałem go jeszcze z innej strony. Natomiast teraz, póki jeszcze nie ma wyborów, to czasami naprawdę świetnie się można tam też tak psychologicznie, że tak powiem, rozejrzeć. Fajna rzecz. Pan albo pani znowu, Northwind. Panie Szymonie, czym się pan różni od PO? Jakie są różnice? Tylko konkretne przykłady proszę podać. Takich pytań jest sporo z tym porównaniem z Platformą czy też z Koalicją Obywatelską. Ja myślę, że my jesteśmy po prostu czymś zupełnie innym. To znaczy jesteśmy czymś, co jest napędzane realną energią obywatelską i nie ma takiej drugiej siły na polskiej scenie. I to nie są jakieś moje tam wymysły, tylko zobaczcie sobie, to są setki podjętych akcji społecznych w terenie przez 16 naszych oddziałów, mamy liderów chyba w każdym powiecie w Polsce, czy w prawie każdym, to oni co tydzień coś robią. Oni zbierają krew, oddają krew, zbierają sprzęt do szpitali, oni podpisują kontrakty obywatelskie w sprawie rad dzielnic, oni naprawdę robią Rzeczpospolitą od spodu. I tego nie ma żadna partia, Platforma również. Miał to robić gdzieś Rafała Trzaskowskiego. Ale to też, żeby była jasność, to nie jest tak, że ja siedzę teraz i mówię, nie wyszło Rafałowi. Tylko każda próba obudzenia tej aktywności obywatelskiej byłaby przez nas przywitana z radością, bo mielibyśmy też może jakieś, że tak powiem, pole do współpracy. Tak, wy robicie fajne rzeczy, my robimy fajne rzeczy, to się spiknijmy i róbmy razem, będzie z tego plus dwa albo do sześcianu. Natomiast to nie działa z tego, co widzę. Natomiast nas od Platformy różni, programowo nas różni pewnie dużo. Ja chciałbym też wiedzieć, na jakim oni są etapie programowym. Mm-hmm. Nie wiem za bardzo, no bo w styczniu miała być deklaracja ideowa, później program. Teraz się okazało, że jednak nie będzie. My swoje wypakowujemy, jasno pokazujemy. Natomiast więc trudno jest mi określić różnice programowe. Tak, oni mówią rozdział Kościoła od państwa. No dobrze, ale co to znaczy? My powiemy, co to znaczy. Wy się jakoś do tego macie? Nie macie się do tego? My nie jesteśmy Platformą. My nie jesteśmy drugą Platformą. My nie jesteśmy jakąś takim miejscem dla tych, którzy mogą sobie wymienić Platformę. My jesteśmy czymś innym po prostu. Tu jest czajnik, tu jest śrubokręt. No. Czyli nie zamykacie się w tym, że jesteście tylko antypisem, tak? Można powiedzieć? Nie. I też nie ma w nas czegoś, Platforma jest dzisiaj niezwykle niejednorodnym bytem. Ja akurat mam teraz taką pracę, że muszę rozmawiać, czy chcę rozmawiać ze wszystkimi. I rozmawiam też z bardzo różnymi środowiskami w Platformie i obok. I Platforma jest dzisiaj naprawdę szalenie niejednorodna. Tam jest grupa ludzi, którzy sugerują wprost. Nie musimy wygrywać w 23, możemy poczekać na 27, wtedy sobie jedziemy na białym koniu. Dla mnie to jest zdrada stanu w tej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy. To jest właśnie to, siedzieć w opozycji i być opozycją, zamiast myśleć o tym, jak przyjąć odpowiedzialność za kraj. Natomiast są też ludzie w całym tym szerokim środowisku Koalicji Obywatelskiej, którzy nie zgadzają się z takim myśleniem i którzy chcieliby już dzisiaj coś konkretnego robić, wiedząc, że jak PiS jeszcze chwilę porządzi, to za chwilę nie będzie co zbierać. I na arenie międzynarodowej, i wewnętrznej, i światopoglądowej, i każdej. Bo oni zrobią wszystko, żeby się przy tym utrzymać i uniknąć osobistej odpowiedzialności. I ja nie wiem, czym dzisiaj tak do końca jest Platforma. To się okaże pewnie w ciągu najbliższych miesięcy. Natomiast my nigdy nie traktowaliśmy jej jako punktu odniesienia. Nigdy nie będziemy jej też traktować jako nie wiem, portu, do którego mamy zawinąć, bo są tacy, którzy twierdzą, że my jesteśmy po prostu kolejną przystawką, która skończy w Koalicji Obywatelskiej. Tak. Nigdy w życiu. I chcę to jasno powiedzieć. Natomiast będziemy... Gdyby kilka lat temu panu Petru zadać takie pytanie, też by tak odpowiedział. Tak, tylko że co mam powiedzieć? Tak? No. Ja nie jestem w sytuacji Ryszarda Petru, jestem tu dzisiaj, gdzie jestem i widzę, że to nie jest żadne rozwiązanie. Że po tej stronie opozycyjnej Platforma zawsze będzie. Ona, znaczy mam,
tak mi się wydaje, będzie miała swoich wyborców i trzeba to uszanować, tu trzeba szukać póki będzie współpracy. PiS, prawdopodobnie będzie Platforma. Będzie, ale my musimy zbudować nową jakość, wokół której też jakieś inne jądro kondensacji, wokół którego zacznie tworzyć się też inna możliwa opowieść o Polsce, dlatego że nawet jak będą wybory, to niemożliwa jest jedna wspólna, moim zdaniem, jedna lista od Lewicy do Konfederacji, bo nie jesteśmy Węgrami i nie mamy takiej sytuacji, jaka tam jest, natomiast możliwe jest, że powstaną na przykład dwa albo trzy bloki, tak? Dwa albo trzy bloki, to przy metodzie Donta to jest niezwykle ważne, że mówi się o tym blokowaniu nie tylko dlatego, że tam jest od 17% rosną mandaty, ale również dlatego, że niezwykle ważnym czynnikiem jest liczba głosów pod progiem. Jeżeli jest dużo głosów pod progiem przy metodzie Donta, to PiS może się dopalić do niewiadomości, a będzie dużo głosów pod progiem, jak będzie dużo małych frakcji. Więc tych frakcji musi być mniej, musi być więcej głosów nad progiem i wtedy jesteśmy w stanie, w przeciwnym razie, PiS może mieć 30 parę procent i może się ocierać o większość konstytucyjną. Więc my musimy też mieć tego świadomość, w jakich warunkach gramy i nie ma tutaj żadnych złudzeń. Natomiast nie orbitujemy w stronę Platformy. Chcemy z nią konstruktywnie czasem się różnić, rozmawiać, bo zajmuje ważne miejsce po tej stronie sceny, ale to nie jest nasza jakaś fiksacja, opowieść, nie wiem. Mm-hmm. Pan Biały, 47. Tak, chyba już się zaparzyła. Dzień, tak. Mogę tak, bardzo dziękuję. Pani, tak. Towarzyszko, panie. Dobrze. Dzień dobry, panie prezydencie. I wobec tego... Pan Biały 47, czy czuje się pan bardziej katolikiem, czy bardziej chrześcijaninem? Ja jestem i katolikiem, i chrześcijaninem. Nic się w tej sprawie nie zmieniło i czuję się jednym i drugim. Mhm. Katolicyzm jest to jedna z rodzin w chrześcijaństwie. Moja religijność, czy moja obecność w kościele, no ja jestem w kościele, tak uczestniczę, przystępuję do sakramentów. Nic się w tej sprawie nie zmieniło, natomiast ja mam bardzo jasne zdanie dotyczące niektórych działań instytucji kościelnej i chyba w bardzo prosty sposób też je komunikuję i klarowny. Mm-hmm. Natomiast tak, czuję się i chrześcijaninem, i katolikiem bez wątpienia. Tak, to jest też odpowiadając na pytanie, to też patrząc na Facebooka pana Szymona, jako chrześcijanin w duchu ekumenicznym składał pan życzenia prawosławnym, którzy teraz obchodzili święta, prawda? Więc też było... Tak, bo ja mam ćwierć pewnie duszy prawosławnej, no dlatego, tak, że ja pochodzę z takiego regionu. Moi pradziadkowie mieszkali w Sankt Petersburgu, byli Polonią, która mieszkała tam jeszcze przed rewolucją. Mieli pralnię na Newskim Prospekcie. Dziadek był kierowcą. Mamy gdzieś w papierach jego prawo jazdy z numerem 2 z Sankt Petersburga. Jeździł ambulansem, jeździł taksówką, czy jakkolwiek się to wtedy nazywało. Może stąd się wziął ten kierowca? Może właśnie, wiesz? Ale mamy jakieś papiery, które pokazują, że on był, chociaż rodzina była katolicka, w prawosławnym niższym seminarium, czyli rodzaju liceum takiego. Ja zawsze miałem wielką miłość do ikon, do wschodu, do też... No, przepiękny jakoś, obrządek. Ten wschód mnie ciągnie. Znaczy zawsze ta... U nich jest... Czasami sobie wyzłośliwiam się z moimi przyjaciółmi prawosławnymi, że u nich nie ma teologii, tylko jest mistyka. Że oni jadą na skróty do Boga no tak, ale tamta liturgia jest rzeczywiście... Nasza też jest piękna, ale oni wyciskają, oni się w tym Bogu... Czy z tym Bogiem spotykają przez piękno też liturgii w tak wyrazisty sposób, namacalny. Tam się... To też jest ciekawe teologicznie, że u nas się liturgię służy tak naprawdę, znaczy odprawia, już mówię prawosławnym językiem, że tak powiem, koncentrując się wokół ludzi, a u nich to się robi dla Boga. Tak? Znaczy, może w ogóle nie być, a to się po prostu służy Bogu razem z aniołami. Ja mam wielką miłość do ikon, wielką miłość taką do tego chrześcijańskiego wschodu. Jeździłem na Górę Athos z moim przyjacielem, który jest prawosławnym księdzem, prawosławnym proboszczem w Brukseli i też to jest mój kraj, no. Co tu dużo mówić. No i wygrałem wybory w trzech gminach na wschodzie Polski z Dudą również w pierwszej turze i to jest gmina Hajnówka, gmina Orle i gmina Czyże, więc tam jestem jak u siebie w domu. No tak, ja też niestety w zeszłym roku nie było z powodu pandemii cudownego festiwalu muzyki cerkiewnej w Hajnówce, gdzie jeżdżę od kilku lat. Takie pytanie, które się pojawia, też chciałam to zapytać żartem, ale żeby też nie urazić. Co ciebie wzrusza, poza oczywiście konstytucją? Wiesz, ja to ostatnio sobie już nawet nabijam się z moich współpracowników, że w czasie jakichś zoomów czy innych rzeczy wyciągam tę samą konstytucję i robię taką minę, jak wiesz, do tego i patrzę, czy będzie reakcja, czy tak, nie. Czy chusteczki. Uratujecie mnie, czy nie.
Co to nie, było? Bo tu, to przepraszam, bo jest takie pytanie, pan Kacper Szymaniak pyta, czy płaszcz do konstytucji był wyreżyserowany na potrzeby kampanii wyborczej? Nie, no w życiu. Opisuję to w tej książce właśnie precyzyjnie kampanijnej. To był bardzo trudny moment kampanii. To był jeden z tych zakrętów, które PiS nam fundował w pandemii non-stop. Nie wiadomo, wybory będą, nie będą, co się wydarzy. Ja byłem śmiertelnie zmęczony wtedy. Pamiętam, że byłem po prostu wycieńczony i byłem tak zły na nich. Za to, już nawet nie za to, co robią z wyborami, tylko za to, co z państwem robią. Oni po raz kolejny po prostu robili sobie z konstytucji ściereczkę, którą sobie wycierali swoje brudy. I pamiętam, że wzięła mnie taka bezsilna złość na to, że się zdekompensowałem na żywo. Co nie było słuszne. Ja uważam, że to był błąd. Nie dlatego, że ja zrobiłem rzecz, której się wstydzę. Bo wielu ludzi, że tak powiem, również w polityce płakało na live'ie i nie było z tym problemu, bo nie było. Natomiast ja nie, strategicznie to był błąd, dlatego że ja dałem im, zrobiłem im falę, na którą oni surfowali później już długo, długo, tak? I nie powinienem był tego robić. Ale zapytałeś o to, co mnie wzrusza. Wiesz co, do głębi wzrusza mnie nieszczęście i cierpienie drugiego człowieka. Tak po prostu do flaków. I ja przez tę też pracę fundacyjną, którą robiłem wcześniej, miałem wielokrotnie okazję być i przy zgonie człowieka, i przy zgonie dziecka, i przy różnego typu, znaczy no, dziecko też człowiek, tak? Czy jak mówił Korczak, nie ma dzieci, są tylko ludzie. Natomiast mówię, że śmierć dziecka jeszcze od tych czasów mojej pracy też w pogotowiu czy współpracy zawsze wstrząsała dużo głębiej niż takiego człowieka, który nie wiem, odchodzi mając 80 lat, no bo już nażył się, czujemy, że to jest jakoś naturalnie wpisane, choć tragiczne zawsze, ale dziecko to jednak coś zawsze się przewraca, zawsze się zastanawiasz, co jeszcze mogłeś zrobić, czy jeszcze było coś. Ja zawsze opowiadam taką historię, która była taką ważną dla mnie, jak byłem w tym domu dziecka w Kasisi, od którego się zaczęły moje fundacje i mieliśmy takiego małego chłopaczka, który się nazywał Addison i wtedy jeszcze nie mieliśmy infrastruktury medycznej, tego wszystkiego, co później kupiliśmy. Mieliśmy tylko miłość i taką podstawową opiekę. I ten chłopaczek miał, nie wiem, z półtora roku ledwo siedział, miał podkuty węflon do żyły, myśmy mu podawali wszystkie leki, jakie żeśmy mogli, bo on miał już niewydolność wielonarządową maksymalną, bo matka leki przedawkowała i to w jakieś 8 razy czy 9 przez swoją nieroztropność. No i on umierał po prostu. No i myśmy szukali dla niego lekarzy, kombinowaliśmy i on siedział biedny na tym wielkim dorosłym łóżku brezentowym, pamiętam jak dzisiaj, w takiej za dużej na niego koszulinie z rurką w żyle i płakał godzinami, płakał, nie przestawał płakać i myśmy sobie, co możemy z tym biedakiem zrobić. No i nie mogliśmy, jak mówię, wtedy jeszcze wiele zrobić. No i wziął i umarł. I ja się wtedy rozryczałem. Tak naprawdę, wiesz, no to nie jest tak, że ja po prostu płaczę zawsze i jak widzę konstytucję czy ten. Ale wtedy się rozryczałem, poszedłem sobie popłakać pod mur i czuję, że mnie ktoś za rękę łapie i mnie ciągnie. I ja mówię, cholera jasna, czy ja nie mogę się naprawdę nawet spokojnie, moment, tak. I patrzę, to jest taki Moses, taki chłopaczek tam wtedy chyba 7-8-letni, który cierpi na anemię sierpowatą. To jest taka straszna choroba, która jest śmiertelna, przewlekła, strasznie boli i takimi rzutami przychodzi. Zapalenie wszystkiego wtedy dostajesz. Straszna choroba. No i on miał akurat remisję. Miał dobry moment. I on przychodzi i mnie ciągnie za rękę. I ja mówię, Moses, mówię, o co ci chodzi? On mówi, obiecałeś, że się ze mną pobawisz. Ja mówię, ale czy ty nie widzisz, co się dzieje? Widzisz, co się dzieje? I tak do niego mówię dość tak opryskliwie. A on mówi, widzę. Takim butnym tonem do mnie. Ja mówię, no to co się dzieje? No wiem, co się dzieje. Addison umarł. No ja mówię, no tak, właśnie, umarł. A on mówi, on umarł, ale ja żyję. Tak? I ja sobie zrozumiałem, no tak, ja żyję. Ja teraz muszę z nim iść. Ja mu już nie pomogę, teraz muszę iść. Wiesz, pierwsze miejsce, jak przyjechałem do Kasisi, jedynym miejscem, w którym mieliśmy klimatyzację, była kostnica, gdzie te ciała dzieci były przechowywane do momentu, kiedy szybko nie nastąpił pogrzeb. Teraz klimatyzacja jest w gabinetach lekarskich, w sali do nauki, mamy klinikę, ambulans, tam jest wszystko, czego potrzeba, żeby uratować dziecko. Ale ja tyle się napatrzyłem na taką w Kongo, w Rwandzie, ale też i w Polsce. Na taką jakąś wołającą o pomstę do nieba niesprawiedliwość, która dotyka czasami tych najmłodszych, że to mi jest w stanie, to we mnie krzyczy po prostu. To mnie wzrusza czasami rzeczywiście do łez. Kiedy czytam kolejne zbiórki, na które nie można znaleźć, wiesz, miliona złotych, podczas kiedy nasze państwo przepieprza dziesiątki milionów na głupoty czy próby oszustw i innych rzeczy. Mi się to po prostu w głowie nie mieści. I to jest coś, co... To jest chyba coś, co mnie najbardziej poruszy. A
Nie myślisz, że teraz jakoś ich trochę zostawiasz przez to, że wchodzisz tutaj w politykę? Nie, znaczy fundacji nie zostawiam, dlatego że mam to szczęście, że szefem jestem, jakim jestem, ale w fundacjach mi się udało zrobić rzecz najważniejszą, którą szef może zrobić, czyli wychować nie zastępcę, a następcę. Mhm. Ja tam mam człowieka, który robi te rzeczy lepiej niż ja robię. Przeszedł ze mną całą drogę. Mateusza Gasińskiego. I on jest fenomenalnym specjalistą. I on te fundacje rozwija, nie zwija. Więc oni rosną i mają się dobrze. Czuję się bezpiecznie z tym. Natomiast inna rzecz, że ja teraz, sięgając po te narzędzia, po które teraz sięgam, też będę mógł zrobić dobrze dla tych ludzi od innej strony. Bo ja się nauczyłem w pomaganiu przez tych 8 lat w 14 krajach świata wielu rzeczy, bardzo wielu rzeczy. I między innymi takiej, że żeby to rzeczywiście zaczęło działać tak, jak powinno, to musi być działanie z dwóch stron, od dołu i od góry. Że nie naprawisz tego działając tylko od dołu albo tylko od góry, że musi być od góry, od dołu, czyli pojedynczo musisz widzieć człowieka, ale musi też dobrze działać system. Musi być ktoś, kto się pochyli nad rannym, ale musi być system, w którym jest pogotowie, szpital, w którym to funkcjonuje i ktoś od ciebie tego rannego może przejąć. To musi być spięte w system. Jeżeli będzie tylko szpital i tylko pogotowie i tylko system, to jeżeli ranny będzie leżał na ulicy i zatrzyma mu się krążenie i się wykrwawi i się zdaje, to wiesz, to po co mu szpital i po co ten? Musi być ktoś, kto go najpierw uratuje i potem musi być ten szpital. Więc to się musi spiąć w system. I ja widząc na to, patrząc na to, a napatrzyłem się, jak bardzo niesprawiedliwie są podzielone szanse, zasoby, dochody na świecie, to czuję, że od systemowej strony też trzeba coś z tym zrobić. Bo tu nie chodzi o to, żeby teraz... Myśmy dwie fundacje zbudowali na tym, że myśmy mówili ludziom: nie odmawiajcie sobie swoich przyjemności. Nie odmawiajcie sobie, jeżeli was stać, wina do kolacji, wyjazdu z dziećmi na ferie. Nie odmawiajcie sobie tego. Nie sprzedawajcie mieszkań i nie oddawajcie ubogim. Chyba że jesteście naprawdę herosami ducha. Załóżcie zlecenie stałe na 10 zł. Albo na 5. Albo na 15. I dajcie nam szansę pokazać, jak te zlecenia stałe z czegoś, co wydajecie na kawę, na gazetę, na cokolwiek, zaczną robić całość. Tak? Nagle się okaże, że całość jest czymś więcej niż sumą części, że ja to przerobiłem w fundacjach, ja nie wystarczę, moje pieniądze nie wystarczą. To nie będzie opowieść o mnie, to będzie opowieść o tych ludziach, ale to będzie opowieść, która będzie zmieniała życie ludzi. I to samo jest tutaj, zobacz. Gdybym ja wygrał te wybory prezydenckie, nie byłoby mowy o ruchu, tak naprawdę. Mm-hmm. Bo ja bym się zajął pałacem, waliliby we mnie, wiesz, z Woronicza, Platforma by próbowała swoje i opozycja i ten, ja bym próbował gdzieś w tym wszystkim. A dzięki temu, że to nie jest już opowieść o mnie, tylko o ludziach, a ja jestem częścią, ale częścią systemu, sam już tego nie zrobię. Będą kandydaci na listach, którzy będą walczyli o swoją pozycję. To już jest inna sprawa. Może to jest moja rola, cholera, wiesz, że ja mam pewne rzeczy zaczynać, a później inni mają przejmować, a ja później idę gdzieś indziej. Ja też do tej polityki nie idę na wieczność. No to patrzę takie, wiesz, judymowskie trochę. Nie, masz, ale to mi sprawia przyjemność. Ale nie, to nie o tym mówię, ale też, wiesz, no judymowskie, czy nawet wcześniej taka pozytywistyczne i praca u podstaw. Słuchaj, i ale praca organiczna. Ale co ja mam na koniec dnia? Jak będę oddawał kredki, to ja chcę mieć taką świadomość, nie, że ja mam 15 milionów na koncie i one, wiesz, no trumna nie ma kieszeni. Nie mam tych 15 milionów, żeby była jasność, same kredyty. Natomiast jak ja chciałbym mieć taką świadomość, że było, jak będę odchodził o 0,5% mniej syfu, niż jak przychodziłem. Mhm. I że będzie więcej cierpliwości, że będzie więcej przestrzeni, powietrza, oddechu, spokoju, wiesz. Mówiliśmy tu o tych prawosławnych. Ja bym chciał zobaczyć Polskę, która będzie ceniła różnorodność, którą ma w sobie, wiesz. Która będzie umiała docenić języki, że mamy wciąż jeszcze różne i że mamy religie różne i że to jest, że mamy dziedzictwo różne w różnych częściach Polski. Jakie to jest ważne, żebyśmy zobaczyli, bo jeżeli my tej lekcji nie przerobimy, to my się nie odnajdziemy w zglobalizowanym świecie, gdzie każdy skądś przychodzi. Mhm. I my dzisiaj, mając jeszcze te małe mniejszości u nas, moglibyśmy się na przykład próbować uczyć tego, co za chwilę będzie lekcją dla nas wszystkich, bo my za chwilę będziemy gdzieś mniejszością, tak? Bo będziemy się musieli znaleźć w tym tyglu, bo ten świat jest tak poukładany. A to się musi zacząć na etapie polityki państwa. Na etapie tego, czy premier coś obejmie patronatem, czy pozwolą wreszcie tym zrobić tablice dwujęzyczne, czy na przykład złożą życzenia na święta, jeżeli ktoś chce, żebyśmy się zobaczyli, jak Polska potrafi być gościnnym domem, wiesz? To naprawdę jest do wykonania. Ja teraz ludzie, jak ja teraz mówię, to ludzie mówią: o, utopia, to się nigdy nie da zrobić, co to za idealizm. Ale słuchaj, no... To będziemy się kłócić o 100 zł, jak możemy o milion. Będziemy się kłócić o to, żeby twojemu bliskiemu nie urwało ręki, jak możemy martwić się o to, żeby super sprawnie funkcjonował. Postawmy sobie ambitny cel. Postawmy sobie, że ten cel jest wyżej niż przetrwanie. Tak? Wyżej niż zabranie władzy PiS-owi.
że tu jest możliwa większa opowieść. I ja w to wierzę, że nam się to, przynajmniej będziemy robić wszystko, żeby nam się to udało zrealizować, bo ja nie po to postawiłem całe swoje życie na szali, żeby iść na jakieś półśrodki. Ja miałem zajęcie, nie musiałem być sobie panem posłem przez 4 lata i w ten sposób, wiesz, budować i mieć to za szczyt swojej kariery. Mhm. Tak jak wszystko to mówiłeś i widzę, że zerkasz dyskretnie na zegarek. Jeszcze 10 minut, powiedzmy. A, spokojnie. Bo wiesz, tak jak... Nie zjem obiadu dzisiaj. Przepraszam, bo i tak nie zjesz i się dowiedziałam w trakcie programu, że papierosem cię zatrułam. To prawda, to jest nieludzkie i wyciągniemy z tego powodu na pewno konsekwencje. No, w każdym razie, wiesz co, bo tak właśnie psychologicznie, że mówi się, prawda, że są politycy, czy też jakieś sprawy, że to można, są jak takie białe płótno, na które my możemy swoje jakieś emocje, pragnienia projektować. I jeżeli ktoś właśnie no nie jest bardzo wyraźny, to daje większą możliwość projektowania własnych rzeczy. Ale tutaj dzięki tej rozmowie mi się to zaczęło konkretyzować. Tak powiem, zebrałam cię w jakiś sposób, mam wrażenie, dla siebie. Mam nadzieję, że też dla widzów, jakoś tak do kupy z tych takich bardzo dużej ilości rozproszonych tak. elementów. Jeśli pozwolisz, jeszcze pytania od widzów. Wszystkich nie damy rady, ale nie wiem, czasami robisz live'y, może byś wziął i odpowiedział naszym widzom też. Dobrze, to daj mi po prostu tam tę paczkę, co tam wiesz, z tymi pytaniami. To ja na najbliższe 3 lata przez live'y będę przerabiał. No tak, bo było pytań koło 400, z tego patrzyłam, to i tak wybraliśmy takie, które miały najwięcej polubień. I właśnie tutaj są... Najwięcej jest tym, czym się różnisz właśnie od tego, od Platformy i innych partii. No też takie pytanie, które też w jakiś sposób powiedziałeś, ale to myślę, że też można by było zamknąć. Pan Krzysztof G. Czy uważa pan, że w polskiej polityce jest za dużo emocji? Trudne pytanie, dlatego że z jednej strony emocje są czymś, czego nie można odkleić od polityki, zwłaszcza dzisiaj, kiedy ona staje się bardzo mediospołecznościowa, kiedy ma mnóstwo w sobie też show, bo mi zarzucają, że ja przyszedłem, bo kiedyś robiłem jakiś show, jakie show oni odprawiają. Mm-hmm. I to od tylu lat. Przecież to jest, połowa to jest propaganda, a druga, połowa tej połowy, co zostaje, to jest manipulacja w podkręcaniu emocji, budowaniu huśtawek emocjonalnych, zabawa w dobrego i złego policjanta. Proszę sobie popatrzeć, jak idealnie zjednoczona prawica obstawiona jest. Zły policjant Ziobro, dobry policjant Gowin, tak? Mm-hmm. Gramy skrzydłami, jeden budzi takie emocje, drugi budzi takie emocje. Natomiast ja myślę, że w całym tym procesie potrzebna jest przede wszystkim rzetelna informacja, rzetelne powiedzenie, gdzie stoimy, otwarte granie. I ja nie mam problemu z tym, że polityk okaże jakieś emocje, czy że te emocje się pojawią. Natomiast mam problem z tym, jeżeli te emocje zaczynają być wykorzystywane w sposób instrumentalny. Tak? To znaczy robimy spoty wyborcze, w których jest slow-mo, na których ktoś zatroskany jedzie przez czarno-biały krajobraz i jego życie nie ma sensu, ale później nagle oddaje głos na tego, na którego trzeba i nagle się okazuje, że wszystko działa, odwołuje się do kampanii wyborczych z 15 roku, ale i z 19 i innych, bo to jest po prostu dla debili, już mówiąc zupełnie wprost. To jest traktowanie przez polityków ludzi jak debili. I ja wiem, że Polacy są za fajni na to, żeby dać się tak traktować i że to są, że to po prostu nie tędy droga, nie można w ten sposób. Natomiast to, że polityk przytuli, że polityk, nie wiem, uroni łzę, że polityk się zdenerwuje, że polityk walnie pięścią w stół, że polityk zagra w nim człowiek, to ja nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Tak się dzisiaj w ogóle wszędzie buduje przywództwo. Tak? No my mamy nie tylko to, że my jesteśmy robotami, którzy chcieliby, przychodzą do polityków, proszę wypluć mi tutaj na ładnym druczku program dotyczący skali podatkowej na lata 2025-2027, tylko jak mamy za kimś iść, to chcemy wiedzieć, co to jest za człowiek. Dlatego ludzie pytają o żonę, dlatego ludzie pytają o to, jakich wyborów w życiu dokonywałeś. To jest naturalne. Dlatego ludzie mają prawo jakby tego pytać, bo inwestują w ciekawą życia. Mhm. Więc pokaż im się też ze swoimi emocjami. Ja jestem pewnie bardzo emocjonalnym człowiekiem, więc no też nie będę teraz udawał, że jestem kimś, kto nie jestem. Wiesz, nałożę okulary, wezmę buźkę w ciup i będę ci z gaszonym głosem opowiadał, wiesz, na pytania półmrokiem, tak lub nie. No przecież nie o to chodzi. Jestem sobą. I nie każdy musi mnie kochać, nie każdy musi na mnie głosować, ale to jestem ja. Mhm. Pan Giacomo Stojako. Jak wygląda gabinet cieni ruchu, a w przyszłości partii Polska 2050?
O, to jest właśnie jedna z tych niespodzianek, które będziemy bardzo subtelnie dawkować i pokazywać, dlatego że, no, przepraszam Państwa, ale to naprawdę tak jest. To nie jest tak, że ja mówię... Anegdota. Jeden z bardzo dużych polskich polityków mówił mi, że kiedyś, jak zakładali partię, bardzo znaną, poszli na konferencję prasową, żeby ogłosić, że ją właśnie zakładają. I jeden powiedział, ty, ale może jakiś partia to program powinna mieć, tak? I ten mówi, no wiesz co, może tak, ale no, my nie mamy chyba jeszcze na razie, bo jeszcze żeśmy napisali. Mówi, dobra, to wiesz co, pójdziemy. Poszli do pokoju sejmowego, wzięli ryzę papieru, na pierwszej stronie wydrukowali program i tutaj była nazwa partii, poszli na konferencję, stanęli przed dziennikarzami, nasza partia ma program! I wymachiwali tą ryzą papieru. I ja mówię, ty, ale ty w ogóle nie miałeś w sobie takiego momentu, że co będzie, jeżeli któryś z dziennikarzy poprosi, wiesz, co wtedy, tak? Co będzie, wiesz, że, czy mógłbym przejrzeć, tak? Czy cokolwiek takiego? No wiesz, nie pomyśleliśmy, tak? No ale okej. Więc to nie jest tak, że ja tutaj wam macham i mówię, będą odpowiedzi tłuste, punkty programowe, tylko poczekajcie. Tylko my naprawdę wiemy, że oni nam to ukradną. A ponieważ wiemy, że nam to ukradną, to będziemy to pokazywać w naszym tempie i tak zapakowane komunikacyjnie, jak to powinno być zapakowane. W naszym tempie, jak ty tak pędzisz teraz. No właśnie, to, ale moi współpracownicy mają z tym wielki problem, bo ja wszystko, co oni mówią, dobrze, zaplanujmy za tydzień, za dwa, ja mówię teraz, załatwiamy sprawy, jedziemy dalej, za tydzień będzie za tydzień i będą nowe problemy. I ja wiem, że jestem nieznośny. Natomiast my mamy ludzi, których powoli zaczynamy pokazywać. Pokazaliśmy ostatnio, dołączyła do naszego ruchu Katarzyna Jagiełło, która mam nadzieję kiedyś będzie wspaniałą ministrą czy ministrem, w zależności od tego, jak będziemy traktować feminatywy, mi obie formy odpowiadają, w środowiska. Tak? Są inni ludzie, już wiem, kto mógłby być dobrym ministrem obrony narodowej, wiem, kto mógłby być dobrym szefem kancelarii. Ja myślę, że Mirosław Różański byłby świetnym ministrem obrony narodowej i uważam, że byłby wreszcie takim ministrem obrony narodowej, który miałby pełen szacunek żołnierzy i który by rozumiał, co to jest. Mirek Różański, ty jesteś córką generała, więc no abstrahując od wszystkich zakrętów politycznych twojego ojca, wiesz, co to jest wojsko. Wiem, co to jest wojsko i mam wielki sentyment i szacunek. Wiesz, co to jest wojsko. Ja wiem, co to jest wojsko, mam nadzieję, przynajmniej, że trochę wiem, bo mam żonę w mundurze. Ale jak sobie myślę o Mirku Różańskim, to pamiętam, jak zaczynaliśmy naszą współpracę, kiedy zapytałem w wojsku w różnych moich znajomych, co ty, wszyscy mówili jedno, że dobry dowódca. Jeżeli jest dobry dowódca, to wszystko cię załatwia. Jeżeli jest dobry dowódca, taki, za którym żołnierz pójdzie, to znaczy, że on ma w sobie to coś, co jest potrzebne. A Mirek jest poza tym naprawdę w obłędny sposób kompetentnym człowiekiem, który o bezpieczeństwie dzisiaj współczesnym wie ma wszystko. Ma też taki swój think tank, zdaje się, z tego. Tak, Instytut Strategii 2050, tak. W którym mamy i zespół medyczny, i zespół edukacyjny, i zespół ochrony zdrowia, zespół klimatyczny, które pracują pełną parą. My to potraktujemy naprawdę poważnie. To, że mamy think tank, stowarzyszenie i partię polityczną. To nie są przybudówki, zasłonki, jakaś gra, którą toczymy, tylko jak robić politykę, to jakościowo. Ja nie wiem, czy ostatecznie generał Różański tym ministrem będzie, czy nie, ale ja wiem, że byłoby dobrze dla Polski, gdyby nim był i chcę, żeby koordynował w naszym ruchu ten obszar polityki obronnej, czy w ogóle bezpieczeństwa narodowego, tak jak powinno to być. My te twarze na pewnym etapie pewnie ustrukturyzujemy i zaczniemy pokazywać, bo myśmy te debaty już byli 4 razy w środku. Czy robić teraz gabinet cieni i go pokazywać i grać? Doszliśmy do wniosku, że najpierw zrobimy inne rzeczy i pójdziemy ostro programowo, a później będziemy pokazywali tych ambasadorów politycznych danych projektów i ambasadorów merytorycznych, tak, żeby było widać, że polityczny frontman, który będzie to pchał do przodu, stoi za nim grupa ekspertów, która naprawdę wie, co robi, bo my wiemy jak. Tak? To jest ten hashtag, z którym chcemy teraz przez ten rok iść. My naprawdę myślimy o tym w profesjonalny sposób. Nie wiem, jaki będzie tego efekt, bo to ludzie zdecydują, ale nie chciałbym sobie mieć później coś do zarzucenia, że zrobiliśmy coś nie tak, jak powinniśmy i coś się gdzieś po drodze wykrzaczyło, bo przysnęliśmy, nie zrobiliśmy, nie chciało nam się albo jeszcze coś innego. Tak się zastanawiam nad generałem Różańskim i też nad kwestią właśnie ministerstwa. Nie wiem, jak to jest ustawowo, bo rzekli, że powinien być cywilny. I teraz nie wiem, czy generał w stanie spoczynku jest cywilem. Czy jest wystarczającym cywilem, żeby być. Tak? To jest kwestia debaty, powiedziałbym, takiej ideowej. Bo był chyba admirał, pan, prawda? Był tak, w stanie spoczynku. Tak. Pytanie jest ideowe, czy to nie powinien być zupełnie cywil. Tak? To znaczy ktoś, kto nigdy nie był w wojsku. Ja w tej sprawie nie jestem dogmatykiem. Ja uważam, że Polsce na dzisiaj, po tym, co zrobili polskiemu wojsku i siłom zbrojnym Macierewicz i spółka z różnymi przyległościami, dzisiaj jest potrzebny ktoś, kto przywróci w tym ośrodku władzy wykonawczej w miejsce wojsku, które powinno mieć w tej strukturze. Nie będzie prywatnych wojsk ministra, nie będzie używania tego jako jakiegoś
żołnierzy jako jakiegoś listka figowego do jakichś spraw politycznych, to się musi skończyć. Nie, no myślę, że tutaj oczywiście mogą być komentarze. Myślę, że rzeczywiście ministrem obrony jest ktoś, kto powinien się na wojsku znać, a najlepiej na wojsku zna się. Tak, ale mówię, to jest kwestia jakby ideowa. Jak mówię, nie jestem dogmatykiem, nie idę z tymi, którzy mówią, tylko i wyłącznie musi to być człowiek, który nigdy wojska nie dotykał, bo tak to utrzymamy. Ja nie jestem tutaj dogmatykiem. Jeżeli kiedyś generał Różański będzie chciał, jak już będzie o czym rozmawiać, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, podjąć rozmowę o tym, to ja z radością z nim taką rozmowę podejmę. Powiedz, co byś jeszcze chciał takiego poza pytaniem powiedzieć naszym widzom. Że życie jest piękne, że jest cholernie niełatwe, że zakręty, że żaden... Wiesz, kiedyś miałem taką frazę, którą powtarzałem często na spotkaniach z ludźmi, że w życiu nie ma wiecznych zakrętów, bo wieczny zakręt to jest rondo, a życie to nie jest rondo. I że z każdego zakrętu wyjdziemy. A może, wiesz, nie szukając, nie siląc się teraz na jakieś wielkie rzeczy, bo ja bym mógł zasypać się, wiesz, ja mam takie motto życiowe, na przykład jest później niż myślisz, wiesz, różne mam takie. Ale dzisiaj przeczytałem piękny tekst, może to niech będzie coś takiego zwieńczającego. Jesteśmy dzisiaj tu i teraz, cieszymy się spotkaniem, więc przed przyjazdem na to spotkanie czytałem tekst, który napisał Remigiusz Grzela o Wandzie Wiłkomirskiej, wybitnej skrzypaczce, i zacytował tam jedno jej zdanie, które chodzi za mną od tej godziny czy dwóch bardzo i będzie chodziło do końca dnia, pewnie dzisiaj, a może i dłużej, może zostanie na całe życie. Zapłacisz bardzo dużo za to, że teraz chcesz zapłacić tak mało, czy tak niewiele. I to jest wezwanie do tego, żeby tu dzisiaj, wiesz, teraz być hojnym, dawać siebie wszystko, bo nie wiadomo, co nas czeka za tym następnym zakrętem. Mówisz to jakoś mistycznie, religijnie czy życiowo? Życiowo, bardzo życiowo. Znaczy, a poza tym nie ma religii w oderwaniu od życia. No, religia w oderwaniu od życia to jest dla mnie jakiś science fiction, którego ja nie rozumiem. Znaczy, albo religia przenika twoje życie, albo jest jakimś bibelotem, który wyciągasz z półki, kiedy jest ci do czegoś potrzebny, jakąś proteską do czegoś. Albo religia widzi się z życiem, albo do nie powiem czego z taką religią. No to religia jest o życiu. A ja myślę o tym w takim, wiesz... Zaczęliśmy od czasu i może na czasie skończmy. Czas to jest cholernie trudna sprawa i im dalej w to idziesz, tym bardziej uświadamiasz sobie, że masz go coraz mniej. Jak podzielisz sobie to, co nam zostało, nie na lata, że ile tam nam zostało, 10 lat, ale jak podzielisz to sobie na tygodnie, podzielisz to sobie na dni, to w pewnym momencie zaczynasz czuć to, co ja czuję, czyli że trzeba zrobić wszystko, te rzeczy szybko i być spakowanym, żeby mieć to, wiesz, ten bilans jakoś w miarę na plus. Nie jest to łatwe, ale trzeba próbować, tak? No nigdy nie osiągniemy ideału. Życzę powodzenia. Co prawda był teraz gościem niedawnym naszym, był profesor Bralczyk i mówił, że kiedy jesteśmy starzy, to mamy znacznie więcej czasu, ale nie mówię o tym czasie, który jest spokojny, tylko mamy więcej czasów tego przeszłego wspomnienia, którego nam nikt nie zabierze. Więc, magisterkę próbowałem pisać u profesora Bralczyka z psychologii komunikacji na SWPS-ie. Bardzo, bardzo sobie ceniłem te spotkania z nim. To tak, bardzo, bardzo lubię, a poza tym ja bardzo lubię język polski i profesor Bralczyk mówi tak piękną polszczyzną, że można po prostu się popłakać. Tak. Ale nie będę płakał, bo wiesz, że jestem skłonny do wzruszeń, Tak. Ale może więc znajdziesz chwilę czasu, żeby obejrzeć rozmowę z profesorem Bralczykiem na tym kanale, popłaczysz sobie. Tak, i wtedy wiesz, że będę miał tak oczyszczone kanaliki łzowe, że będę mógł spokojnie założyć okulary. Dziwne, że nie wziąłeś jakiejś konstytucji, żebym sobie mógł tutaj już wiesz, popłakać, nie, ale... Nie. Wystarczy, no, że napomknęłam. Były łzy wyszczenia nawet z mojej strony, kiedy opowiadałaś o tym chłopcu, ale to były prawdziwe łzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W końcu udało się cię przeciągnąć trochę w czasie. No widzę. Obiadu nie zjem, a później o 10 minut następne spotkanie, ale warto było się spotkać. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Dziękuję bardzo. I dziękuję Państwu.